Halo? Dzień dobry, Marta Strzelczyk, Telekomunikacja Polska. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Halo? Dzień dobry, Marta Strzelczyk, Telekomunikacja Dzień dobry, Lodzia, tak? Polska. Czy z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Jutro przyjedziesz? Nie, proszę pani, nie przyjadę. Strzelczyk, Marta, Telekomunikacja Polska z tej strony. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Będę. Proszę? Jestem w domu cały czas. Rozmawiam z panią Heleną Dąbrowską? No. Proszę pani, ja się kontaktuję z panią, ponieważ chciałabym zaproponować naszą najnowszą ofertę stałego, bardzo szybkiego dostępu do internetu. Czy pani ma teraz chwilę czasu na rozmowę w tej sprawie? No, no. Ma pani chwilę czasu? No za cholera. Jeszcze? Piszcie, piszcie. Nie można porozmawiać. No mów, mów. Proszę pani, czy pani obecnie posiada w domu komputer? Tak. O, a ma pani internet? No. Ma pani? Internet? Będę. Będzie pani miała? Jestem w domu i przychodź. A proszę pani, gdzie mam przyjść? Ja dzwonię z Telekomunikacji Polskiej, ja nie jestem pani żadną sąsiadką. No dobrze, ja chodzić nie mogę nigdzie tak, bo nie mogę chodzić. Tak, ale ja proszę pani, nie chcę, żeby pani gdzieś chodziła. Ja do pani dzwonię, ponieważ chciałabym przedstawić ofertę dostępu do internetu. I pytam, czy pani ma w domu komputer? No, no. Ma pani? No nie wiem, zobaczę. Nie wie pani, czy jest w domu komputer? No będę dała radę, to tak, a jak nie, to nie. Ale czy ma pani w domu komputer? Teraz w domu jest komputer, czy nie? No przyjdź. Ale gdzie ja mam przyjść? No przecież wiesz gdzie. Proszę? No. Gdzie ja mam przyjść? No. Proszę pani, gdzie ja mam przyjść? Dobra. Halo? Słucham. Proszę pani, czy pani ma teraz w domu komputer? W domu. Jest komputer? Słuchaj pani. Słucham. Jeszcze raz mówię, że ja nie mogę nigdy po schodach zejść. Tak? Nigdzie nie chodzę. Nie mogę, bo byłam w sanatorium, ale tu nie mogę nigdzie zejść, nie mogę nigdzie chodzić. Mhm. O, i skończyło się. Taka sprawa. Ale co to ma wspólnego z komputerem? No kto do mnie co ma, to proszę przyjść i załatwić. Przez telefon nie może pani rozmawiać? No. Nie? Za bardzo, tak? No ja nie mogę chodzić, nie mogę chodzić. Mhm. Nie daje mnie wcale chodzić, rób co chcesz. Rozumiem. Tak... Płacz, nie mogę chodzić na nogi i smaruję i co nie tylko. Będę musiała po świętach do szpitala pojechać i już. Nie wiem, zerknij sobie na kamerce, zobacz, kurwa, to jakiś taki mulat. Chuj wie, kurwa, ale podobno już tutaj drugi raz się wkręca, bo chyba dupsko go swędzi, nie wiem, kurwa, obczaj temat. No tak, panowie, ja tylko króciutko się, prawda, streszczę. Pewną rzeczą jest to, że niewątpliwie Sylwia używa wulgaryzmów i jest to potocznie wiadome. To po pierwsze, króciutko. Po drugie, panowie... Dziękuję za mikrofon. Witam wszystkich. Ja słuchałam przez chwilę i niejakiego nowego Nika Kozaczyni i Baniusia, z tego co zrozumiałam, wyszło na to, że żeście objechali naszą starą koleżankę partakową, niejaką Sylwię. Pewnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale póki co jesteście tutaj nowi i nie możecie sobie pozwalać na pewne rzeczy, które no, mogą sobie pozwalać osoby, które już są ze sobą w pewien sposób zżyte i nie Sylwię, no nieważne, w każdym bądź razie kobietę, która jest tu z nami no dosyć już dawno, dawniej niż oni. Poza tym wypadałoby, żebyście, skoro jesteście, nie wiem, no chłopcami, a uważacie się za takich trochę hop do przodu, skoro jesteście
no tacy ogarnięci i w ogóle, to przecież nie powinniście się tak bardzo egzaltować i no, byle żartami. A Sylwia, no tamta Sylwia też jest całkiem spokojna i raczej wydaje mi się, że póki co ona sama pierwsza nie zaczęła, bo znam ją, nie wiem, no już chyba za 2 miesiące, odkąd bana nie mam u Henika w pokoju. Więc póki co wydaje mi się, że jesteście albo niezrównoważeni, albo zdziebko nadpobudliwi, tudzież próbujecie wzorem zadymek z YouTube rozkręcić tutaj jakąś taką większą imprezę. Póki co uważam, że musicie się jeszcze trochę nauczyć, bo samymi wyzwiskami no daleko nie zajedziecie, no bo to jest takie trochę puste, jakby co. Dobrze, Baniusia, teraz poczytam ciebie, co żeś tam mi namalował. Potem zobaczymy, czy trafnie. Słuchaj, Chiquita, no powiem ci szczerze, trochę racji masz, ale nie do końca. Wydaje mi się, że trochę się pomyliłaś, bo chyba nie znasz jej za bardzo. Od drugiej strony mam na myśli, od tej złej. No, gdybyś może była z nami wtedy, to może byś ją poznała z tej gorszej strony. A mi się zdaje, że to, że jesteśmy nowi, to nie zmienia nic. No, mam nadzieję, że słyszeliście. Dobra, oddaję mikrofon. No niestety to, co Chiquita powiedziała, że Sylwia, nie wiem jak ona tam była, jest spokojną osobą, to się kompletnie nie zgodzę, bo my wyszliśmy jako nasza wina, że doprowadziliśmy ją do takiego stanu, że po prostu była strasznie nerwowa, zaczęła nas wyrzucać. No to opuściliśmy lokal. Do widzenia. To było do mnie? Ty, ale jaja, co ty pieprzysz? A nie, to nie było do mnie. To było, tyczyło się do Chiquity, widocznie. No nie wszyscy popierają ją, jak widać. Po prostu, Chiquita, powiem ci tyle. Nie wiesz, o co chodziło dokładnie, my dobrze wiemy. Te słowa nie były kierowane do ciebie, ani do kogoś z twoich bliskich, kurde, niestety były kierowane do naszych bliskich, to proszę cię, nie wpierdalaj się za przeproszeniem. Masz swoje sprawy, idź kurwa, zrób ojcu zupę czy coś tego, kurwa, ale nie wpierdalaj się w to, co ci nie tyczy. To nie ty się tam bluzgałaś i w ogóle. Dziękuję. Ty, kurwa, powiem ci coś szczerze. Pan Bóg to cię musiał, kurwa, wielkim łukiem ominąć, że masz taki wyjebany ryj. No ja tutaj chciałbym pozdrowić moją nową koleżankę Genię 1. Cieszę się, że się do mnie odezwałaś. Fajnie. A tutaj co do Father ABS, bo on chyba... Bo może jej z tyłu zabraknąć. Nie no, ja widzę, że tu kurwa nie idzie się pośmiać, co nie, tu jest za dużo poważnych ludzi. Co jeszcze? Wiek. No wiek robi może jakąś różnicę. Ale kurwa, no ej, ludzie, weźcie kurwa, bawcie się trochę też, a nie kurwa robicie za mułę. Kurwa, do chuja nie jesteście jeszcze tacy chyba starzy, kurwa, żeby się chuj w dupę, ej. Chiquita, ty kurwa nie jesteś stara, ej. Widać, że idzie z tym, jesteś kurwa poważną osobą, ale widać, że też potrafisz się śmiać, co nie? Także sądzę, że są tu jeszcze, kurwa, normalne osoby, które potrafią się śmiać. Dzięki. No ja bym tak chciał poprosić
fadera ABS, żeby tak coś nam powiedział, jakieś słówko. Widać, że tu rozmowa mu się nie za bardzo klei, nie? Zaczął sympatycznie, a teraz kończy na gejach. Nie wiem, jak to będzie. No tak bardzo bym prosił, żeby fader ABS powiedział coś po chikicie. Oczywiście. No i to będzie wszystko. Poczekamy na fadera. Słuchajcie, chłopcy, ponieważ widzę, że zostaliście tu trochę po chamsku przyjęci, być może trochę z waszej winy, cześć z Plaszka, to powiem tak, witam was bardzo serdecznie na tym komunikatorze, nie jako przedstawicielka młodzieży paltakowej, więc dam wam dobrą radę taką koleżeńską. Na razie to, nie wiem, no nie udzielajcie się za bardzo. Popatrzcie, jak się robi zadynki, jak się komuś strzela taką odpowiednią psychoanalizę, żeby nie bardzo wyjść na głupka. Poza tym nie denerwujcie się tak tyle, bo to przecież nie o to chodzi na tym komunikatorze. Poza tym wypadałoby, żebyście też trochę ogładę nabrali, bo z tego co widzę, to każda wypowiedź to u was, nie wiem, no tak trochę sami się nakręcacie. Ale ja widzę, ty się ze mną nie zgadzasz po prostu dla zasady, więc nie wiem, no póki co ty dla mnie nie jesteś autorytetem. Dziękuję, oddaję mikrofon. Pierdalaj, kurwa kaczucha, przecież jak ja ciebie słucham, to ja obłędu dostaję, ty pierdolnięty deklu jeden. O, tu mieliśmy bardzo miłe powitanie, kurwa. Nie no. To było dobre, trzeba przyznać, kurwa. Oddaję mikrofon. No, ty nie wkasz tak, kurczę, po mikrofonie, bo ja chciałam podnieść łapkę i wyszło na to, że nie mogłam tego zrobić. A powitanie było wspaniałe, na pewno. Ja wszystko wyszłam sobie do pokoju, to usłyszałam kilka długich i krótkich. No, zazwyczaj to w tym pokoju jest zadyma i każdy długimi i krótkimi rzuca, no, ale z tego co słyszę, to jesteście w miarę młodymi chłopcami i jeszcze młodymi mężczyznami, może w ten sposób można to powiedzieć, i to wcale nie ciekawie wygląda. Także, no nie wiem, no, ja z tego co zauważyłam, to co drugie słowo właśnie to przedłużenie zdania, ta kurwa i tyle. Także ja nie wiem, a czy to jest takie miłe, czy nie, bo w zasadzie ja nie byłam w tym pokoju przez dłuższy czas i teraz sobie wyszłam i wyszło na to, że przywitanie było całkiem ciekawe, no i ja powiedziałam, no, znaczy kitki to powiedziałam, że chłopcy to są od prostowania gwoździ i zwijania zużytych kondygników, ale to wcale się nie tyczyło do was, no, tylko do tych chłopców. Także no, przywitanie jako przywitanie, rozmawiamy sobie ciekawie, ale można bez tych przerywników. Kurczę, no, zdanie można zbudować, żeby tego przerywnika nie przedłużać. Dobra, oddaję mikrofon, bo szkoda czasu, może coś ciekawego usłyszę od Waniusia. A jeszcze następny jest Kozaczyni. No, tutaj jest dość dużo nowych, ciekawych niczków, takich, których ja nie znam, ale no, chętnie posłucham. Słuchaj, zielona. Ja nikomu nie będę dupy lizał, kurwa, ej. Jestem, kurwa, młody i mam prawo se przeklinać, do chuja pana. A to, że się, kurwa, wam nie podoba, no to ja pierdolę. I wasz problem, nie musicie tego słuchać, do chuja, nie? No, ale chuj miesza z tym. Ej, mam, kurwa, problem z tym, kurwa, faderem. Mnie wkurwia tu. Ty, fader, jak masz coś do powiedzenia, to wyskocz na mikrofon, kurwa. Dobra? No. Kurwa, przestań pierdolić, bo już mnie wkurwiasz. No. No i tak jak mówię, ej, pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i niepokalane serce Maryi. Witam. Tu numer 88. Bardzo przepraszam, że nie mogę teraz rozmawiać. Dlatego po usłyszeniu sygnału proszę zostawić wiadomość i numer telefonu, a ja odpowiem najszybciej, jak tylko mogę. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego jest brak dostawy na Rębiszewie prądu, gmina Kołaki?
Trębiszewo. No. A tam idzie modernizacja linii średniego napięcia, o 17 będzie. Po której? O 17. Panie, ale to kurwa niepoważnie. Zgodnie z ogłoszeniem w prasie. Ale co to mnie obchodzi? No tak pana nie obchodzi, to po co pan dzwoni? No ale kurwa po co, tak robię, jak ja wytłumaczę? Bydło stoi na aparatach, na wszystkim, jak ja im kurwa wytłumaczę? I wody nie ma, ni nic nie ma, to do 18? Po to proszę pana uprzedzamy, żeby się przygotować na to... Ale to co, ja się do hidroforni wstawię, agregat prądotwórczy? Jak można tyle przerwy robić? 4-5 godzin, ale nie więcej, kurwa. Ludzie, czy was pogięło? Jak pan ma jakieś zastrzeżenie, to kierownik będzie, pan się poskarży. Ja tylko panu mówię... Numer do kierownika, proszę i nazwisko. Ten sam, co w tej chwili. Proszę? Ten sam, co w tej chwili, tylko no. 7 do 15 pracuje. No, o kurwa, on do 15, aby go napierdalej wyjebał, stacji niepaszowej nie rozwali. To ja im, kurwa, wytłumaczę, że jest w ogłoszeniu w prasie. To jest, kurwa, pojebane. Ile tego trwać będzie? Jak pan chce, no. Tak, no. Będzie przez 3 dni. Ile? Przez 3 dni. No to ja, kurwa, ja sobie tu wojewody na zarządzie to pogadam. Czy 3 dni można, kurwa, przerwy zrobić na dzisiaj na gospodarkach? Czy to jest, kurwa, osioł ktoś? To no. Pojebali człowiek jest. Można, zgodnie z przepisami wszystko. To jest przepis, taki jest umowa na to? Jest. Ze mną? Jest. Nie ma takiej umowy. Konserwacja to jest w godzinach pracy, kurwa, ale nie do, do 17. No jebało ich, kurwa, no co ja mam teraz w obozie powiedzieć im? Pan nie klinie, bo ja strasznie nie lubię, jak to klinie. No to co pan, kurwa, jakiś świętojebliwy, że się boisz? Ja do kościoła chodzę. No to przyjdź, kurwa, pana... na podwórko, to raczej wiązarkę pośle lepszą. Ja nie potrzebuję pana no. Słuchać, proszę pana. No to rzuć słuchawko, tylko nazwisko daj swoje, gościu. Pan jest zabawa na języku, bo będzie pan tak klął. Jak nazwisko pana się pytam? A po co pan pana? Po co się nogi i pod pachami czasem? No to do widzenia. No, to wypierdalaj, chamie. Ty taki sam. Tak, słucham? Dzień dobry, z kim mam przyjemność rozmawiać? Z Martyną. Czy są rodzice w domu? Tak, już daję. Tato. Tak, słucham. Dzień dobry panu. Biuro obsługi klienta się kłania. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Jakiego pan radia słucha? Proszę? Ja mam pytanie, jakiego pan radia słucha? No wie pan, jakiego radia, no, radia słucham, no. Ale ja jaki... Musiał iść i markę sprawdzić, no nie wiem. Ja, nie, proszę pana. Jakiej stacji radiowej pan słucha? RFI-LFM. Jeszcze raz? RFI-LFM. Proszę pana, co panu się najwięcej w tej stacji radiowej podoba? No przeboje, starych lat. Starych lat? Tak. RMI, tak? Tak, tak. To są stare przeboje, tak? Tak. Bo nam się wydaje, że to nie są stare przeboje akurat. Chyba pan stację pomylił. To może ja stację pomyliłem, tak. No właśnie, a jaką pan stację słucha? No tej stacji właśnie. Ale jaki? Jak się nazywa ta stacja? RM, no wie pan, jakoś mi ciężko to jakoś wysłowić. No stare przeboje, RM, nie skojarzę. Niech się pan zastanowi, ze spokojem. Już sekundkę. Martynka! Ja się nazywa. RMI FM. O. Tary, to może 884 albo 107 Gold FM? Tak. To Gold FM czy RMI? RMI FM. 884. Ach, 884 to jest złote przeboje, to jest coś... Złote przeboje, no właśnie, tak. No to już zupełnie inne stacje, pan 10 stacji wymienił. A no to właśnie. A kiedy pan ostatni raz słuchał radia? Proszę? Kiedy ostatni raz pan słuchał radia? No, wie pan, codziennie słucham, także może 2 godzinki temu. 2 godzinki temu, tak? Tanie brzmi. Proszę obojętnie jakiś króciutki wierszyk opowiedzieć. Może z lat szkolnych, albo może całą rodzinę pan zaangażuje. Może rodzinnie byście państwo powiedzieli. No to dobrze. A Martynka, Ośku, jakiś wierszyk powiem. Obojętnie jak to jest konkurs. No, już ucudę. Ale pan nic nie przychodzi do głowy. Nic nie przychodzi panu? No to trudno, ale coś może pan zaśpiewać może. No, to znaczy. Obojętnie co, pan chce, może ich troje. A wszystko to moja wina, że ja kocham cię. No to wystarczy? No i co, i to się kończy repertuar? Nie, kościelną jeszcze mówię, może jakąś kościelną, coś dłuższego, bo tak króciutko pan zaśpiewał. 3 słowa, może coś kościelnego, może kolędy. Bóg się rodzi, noc suchleje, na niebiosy, no. No tylko ciągle 3 słowa pan śpiewa, może coś więcej, co pan umie, coś dłuższego. Jezus jest wśród nas, Jezus jest wśród nas, podnieśmy ręce chwaląc Jego imię, Jezus jest tu. Może być? O, ładnie. A Boże, coś polskie umie pan? Albo niech pan weźmie książeczkę do nabożeństwa. Dowoła pan córkę, niech weźmie tą książeczkę i dwójkę zaśpiewacie. Martynka, chodź szybko. Chodź, Boże, coś polskie. Chodź, Boże, coś polskie zaśpiewaj. Boże, coś polskie. Jak? No ja też tego nie potrafię zaśpiewać. A książeczkę do nabożeństwa macie? Tak, oczywiście. No to...
to weźcie książeczkę i z książeczki zaśpiewajcie, obojętnie jaką. Nie masz książeczkę na modlitwę. Tak? No właśnie, no proszę pana, no niech pan trójkę zaśpiewacie. Małżonka jest w domu? Tak, małżonka właśnie jest na drodze krzyżowej. Na drodze krzyżowej? Tak, tak, tak. Aha, no to... Dzisiaj o 20 tu u nas miałego jest droga krzyżowa. Aha, to może w dwójkę z córką pan zaśpiewa coś. Wała i dobrze, i do czynienie, bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tyle groź bądź pochwalą Jezu na miłości. Ale śpiewając dwójkę, rodzinnie, proszę, rodzinnie. No to zaśpiewałem dwójkę, chodź. No cało, no śpiewaj, no obojętnie, cało, nie ma żadnej pieśni. No daj, już zawsze. Kłaniam się Tobie, wyliczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja prowinę przed Twą nudzącą, wojskiem aniołów klękam z radością. O, była słucha koło mnie. O, no ładnie, ładnie, ładnie. Widzę, że ładnie wam idzie. Tak. A często do kościoła chodzicie? No. Jako rodzina katolicka to każdą niedzielę. No ja dzisiaj akurat nie poszłem, bo córka, wróciłem z pracy, a córka mała jest chora, tylko poszła małżonka z dużą córą na drogę krzyżową. Aha, to codziennie na drogę chodzicie krzyżową? Proszę? Codziennie? Nie, były rekolekcje, prawda? A dzisiaj jest zakończenie drogą krzyżową. Może z paciorek zmówicie? No to może w dwójkę coś powiecie do słuchawki razem. Głośno i wyraźnie. Ojcze nasz na niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie łudź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, módlmy się Ty, błogosławię owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Aniele Boże, stróż mój, stary przynieś stój, rano wieczór w mocy, zawsze kuj mocy. Od wszystkiego złego, doprowadź do żywota wiecznego. Amen. No to była taka wspólna modlitwa z córką. A do spowiedzi Pan często chodzi? Proszę? Do spowiedzi często? No, raz w miesiącu, no. Raz w miesiącu. Raz w miesiącu. A kolędę przyjmujecie pan? Proszę? Kolędę. No jako katolicy, no to jest obowiązkiem naszym. Aha, obowiązek. Ja zaznaczam jeszcze raz, że jesteśmy głęboko wierzącymi katolikami. Aha, rozumiem. To by było jakieś uchybienie z naszej strony, żeby takiej kolędy nie przyjąć raz w roku. Aha, raz w roku, tak, tak. A Radia Maria pan słucha? Ja najbardziej, tak. A jaka audycja panu najwięcej odpowiada? No, takie wszelkie właśnie dyskusje między właśnie słuchaczami właśnie, a takimi tam księżmi, którzy doradzają ludziom w tym niełatwym życiu i no i to mnie najwięcej było tak ciekawi. A jak do konkretna audycja, konkretna nazwa audycji? No to konkretnie, no ja to przeważnie tam dość często słucham właśnie z pracy, no także no wsłuchuję się po prostu w tematykę kościoła, w tematykę katolizmu i tym drodze zacząłem. A kto jest dyrektorem Radia Maria? A to nie odpowiem, nie. Nie wie pan, kto jest dyrektorem Radia Maria? Nie. No ja powtarzam, że po prostu naprawdę no się wsłuchuję tą sprawę katolizmu i, jak to się mówi, w imię Boga, o. A tą telewizję pan ogląda? Proszę? Tą telewizję pan ogląda? Tak, to u nas jest to 19. A jak się nazywa ta telewizja? To jest na 19, katolicki. No właśnie mam, klan. A klan, telewizja klan? Tak, klan, tam. Aha, klan, aha. Mhm. Aha, to telewizja klan, co jest w tej telewizji klan? No, wszelkie audycje właśnie o tym, o kościele, o Bogu, no tylko to. Aha. Tak, aha, rozumiem. Ta stacja tylko właśnie w tym dominuje, że tylko o Bogu właśnie. Podoba się panu to? No podoba się, no jakieś dziwne pan zadał pytanie w ogóle, no czy mi się podoba nawet, no ja powtarzam po raz który, że jako wierzący katolik, no to co mi się ma do podobania. A dziękuję panu za rozmowę, do widzenia. Dzień dobry, proszę panią, ja jestem zainteresowany wzięciem kredytu. No? Na sumę 500 tysięcy złotych. Och jeju. No, a to ma być hipoteka? Znaczy, no na jeszcze... co to ma być? Czy to na działalność gospodarczą, czy... O, niech pani wyłączy. Sekundkę, przepraszam, no. Znaczy, wie pani co, bo jest taka sprawa, bo ja wróciłem z zagranicy i tam miałem mały wypadek, bo po prostu łódź mi zatonęła. O Boże. Właśnie, no tak. Zatonęła mi tam łódź i po prostu... Wszystkie prawe dokumenty, jakie tam miałem, straciłem i jedyne, co mi zostało, to praktycznie paszport Polsatu, że tak powiem, mam tylko przy sobie. No i czy byłaby możliwość na ten paszport Polsatu wziąć ten kredyt? Przede wszystkim musi mieć pan dwa dokumenty do uzyskania kredytu. Dwa dokumenty.
W zależności od tego, w jakim pan jest jeszcze wieku. Jeśli pan jest w wieku poborowym, czy nie? Jeśli znaczy, nie, 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 książeczka nie, wojskowa, nie. Jeśli nie, to muszą być dwa dokumenty, czyli dowód osobisty i drugi dokument, który stwierdza tożsamość, czyli... No, czyli na przykład ten paszport Polsatu mógłby być chyba. Jeśli jest ze zdjęciem... Tam jest nazwisko, imię... Zdjęcie jest? Znaczy nie, no ale mogę wkleić zawsze. Tam no nie, proszę pana. Chyba. Nie, nie, no nie, nie. To nie. A poza tym... Cóż byłoby zabezpieczenie tego kredytu? Tylko hipoteka na taki wielki kredyt. Czyli dom. Znaczy, no chyba druga łódka by to chciał, no bo... Znaczy wyciągnąć tą łódkę, no to część na wyciągnięcie tam jakimś tym stawkiem. Ale łódka jest ruchoma. To nie, na nieruchomość musi być. Ziemia, dom, ale jak mieszkanie. Się przytumuje tą kotwicą, to już jest nieruchomość. Ma pan rację. To już możemy pomyśleć o tym. Jeszcze jak tam pan będzie mieszkał, to już nie ma problemu. No, jakiś tam podłączę sobie prąd, nie? I już jest, no. No właśnie, więc właśnie chodzi mi tylko o to, no bo naprawdę, no bo nie mam dokumentu, wszystkie straciłem i praktycznie... No... Nie, jak pan nie ma dokumentu, to nie ma o czym mówić, że taka kwota, no niech pan nie żartuje sobie. No nie, to nie naprawdę, no tak było, no po prostu, no wypadek, no i został mi tylko ten jeden dokument teraz. Ale ja panu mówię, niech pan sobie nie żartuje, jeśli chodzi o taką kwotę i o takie dokumenty, no żeby wziąć kredyt, trzeba mieć zdolność kredytową, tak czy nie? No zgadza się, trzeba, no właśnie tylko mówię, no żeby mieć tam jeszcze możliwość wzięcia, no to ja, znaczy wyciągnięcia tej łódki, no to ja muszę mieć kasę, no bo nie mam... To na co pan weźmie kredyt, to nas tak bardzo może nie interesuje, nas tak bardziej interesuje, czym pan może ten kredyt zabezpieczyć, tak? A już jeśli pan będzie z niego korzystał sobie w jaki pan tam sposób chce, no to już jest pana indywidualna sprawa, aczkolwiek jeśli to będzie hipoteczny na dom i celowy, no to musi pan na ten cel wykorzystać. No i już. Czy pan jest z Łodzi? Znaczy tak, ja mieszkam tam na Chojnach. Na Chojnach pan mieszka, tak? No, świetnie. Czyli na Piotrkowską zapraszam, tak? No tak, jeżeli byłaby możliwość, to właśnie tego, no mówię, tylko że jakoś muszę, nie wiem, a jak mam dwa paszporty tego Polsatu, bo jeden jest nie, tego nie, roku, nie, a drugi nie. Jest dowód następnego. Dowód osobisty, proszę pana, dowód osobisty prawo jazdy, tak? Książeczka wojskowa. No ale to będę, nie no, za długo czekał, zanim nowe będę miał, no. To jest mi potrzebne. No to zapraszam pana na Piotrkowską, to porozmawiamy, tak? No ale nie, no bo to nic nie da, no bo wie pani, no bo naprawdę, no bo mi to byłoby potrzebne od zaraz, no. Ale ja mam pytanie, czy pan zadzwonił, żeby porozmawiać ze mną, tak to wygłupiać się, czy żeby uzyskać kredyt, bo ja to już nie rozumiem w tej chwili. Nie, no bo muszę tą łódkę wyjąć szybko i rozumiem, do tego. Rozumiem, no ja, nie, że łódka zatonęła, to ja rozumiem, tylko zadaję pytanie. Aha, nie, no to właśnie tak chciałem się dowiedzieć o warunki po prostu. No to może się umówimy. Znaczy, no nie, no bo w sumie, no jak nie mam tych dokumentów, no jak pani mówi, no to nie ma sensu chyba, no. No niech pan pomyśli, tak? I ewentualnie zadzwoni. No dobrze, jakby no, coś się dziękuję. Zmieniło, jakieś znajdę, to zadzwonię. No, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałem taką sprawę. Ksiądz biskup Pieronek wyraził się ojcu Rydzyku, że to jest niepoprawny człowiek. Co ksiądz na to? Że wejdzie do pokoju... Ksiądz biskup mu zwraca uwagę, on wyjdzie i robi to samo. No trudno mi panu powiedzieć, gdyż ani ja nie słyszałem tej wypowiedzi, ani ja... To było w telewizji, oficjalnie. Ale przykro mi, no niestety ja tego programu, o którym pan mówi i tej wypowiedzi w telewizji nie widziałem. Ani nie usłyszałem, nie słyszałem, nie uczestniczyłem w rozmowach między... Ale to jest oficjalne. No ja... Ksiądz biskup Pieronek wyraził się o człowieku, który jest dyrektorem Radia Maria. Proszę pana, ja raz jeszcze panu mówię, że ja tego nie widziałem, i to jest tego prawda, nie słyszałem. I to jest prawda, święta prawda. I poza tym, niech mi ksiądz wytłumaczy. Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej, tak? Tak, słucham? Halo? Słucham pana. Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej, tak? Pana. Halo? Słucham pana i cały czas bardzo uważnie pana słucham. I trudno mi zrozumieć problem pana w tym przypadku. Ale proszę mi odpowiedzieć. Odpowiedziałem panu. Ale w Radiu Maryja często są ataki na Żydów. Więc jak mogą być ataki na Żydów, jeśli Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej? To jest mi, proszę mi tłumaczyć. O co tu chodzi? Proszę pana, jeżeli ktoś atakuje kogoś, to na pewno nie Radio Maryja, a że każdy z nas ma swoją opinię i ma prawo do odbioru
świata takim, jak go widzi, na miarę swoich możliwości. A jak można atakować Żydów, jeśli Jezus Chrystus jest Żydem? Ja się nie spotkałem z takimi atakami. No jak to? No przecież bez przerwy się atakuje Żydów w Radiu Maria. No ja tego nie słyszałem, przepraszam. No, proszę księdza. Proszę księdza, no i ksiądz będzie bezstronny. Choć raz. No trudno mi tutaj z panem rozmawiać i dyskutować na ten temat, gdyż widzę, że zbyt dużo nas dzieli. Ale jak można nas dzielić? Nic nas nie dzieli, tylko proszę być bezstronnym. Ja bardzo proszę księdza, żeby ksiądz był bezstronny. Ja też pana o to samo proszę. Myślę, że... Jeśli jako ksiądz powinien ksiądz być bezstronny. Więc takim staram się być, a pan? Ja panie też Zbigniewie? Staram się być bezstronny, dlatego się pytam. No jak więc... można atakować Żydów, jeśli katolicy wyznają Jezusa Chrystusa, Maryję, która była Żydówką, jak można atakować Żydów? No jak? Jeżeli... W jaki sposób? No proszę mi wytłumaczyć. Proszę logicznie. Pana, proszę pana... Ja ksiądza bardzo proszę, bardzo grzecznie. No to ja też panu bardzo grzecznie odpowiadam. No proszę mi to wytłumaczyć. Logicznie. No proszę bardzo. Proszę pana. Wszyscy się doskonale rozumiemy i po pierwsze, jeżeli pan zauważa takie ataki, bardzo proszę konkretnie powiedzieć kiedy, co, jak, gdzie, przesyłając na adres Radia Maryja odpowiedni list. Wtedy będziemy mieli podstawę do takiego, do takiej dyskusji i do takiego... Proszę pana, odpowiadam panu. Odpowiadam panu. Dlatego też dziękuję panu za telefon. Dziękuję. Dzień dobry, proszę pana, ja jestem zainteresowany zamówieniem czegoś egzotycznego. To znaczy? To znaczy, no właśnie czytałem w gazecie w National Geographic chyba o jakichś potrawach takich, prawda, no niezwykłych dla naszego rejonu i chciałbym, żeby mi pan coś polecił. Proszę pana, ale ja nie wiem, co mogę panu polecić, proszę pana, ale co, National Geographic, to co to, no proszę pana, mi nie, no... Jakby to powiedzieć, to jest no kuchnia orientalna, wietnamska. Nie wiem, co panu mogę polecić, no. Proszę poczekać, zaraz spojrzę. A właśnie czytam, może tak? Dosół z małpiego mózgu. Proszę pana, to tylko coś takiego to tylko weży. Mąż? Przed rozpoczęciem aktu sakramentalnego powinien żonę rozpieścić. Natomiast jeżeli on się nie pyta ją, tylko gwałtem ją bierze, no to wtedy ona grzechu tu nie ma. I tak długo powinien pieścić żonę, żeby ona już pragnęła jego. A kiedy odda żonie już swoje nasienie i u niego się skończy wszystko, to nie powinien się od żony odsuwać. Ja się na tym nie znam. Tu nie wchodzę w jakieś tam sprawy orgazmu. To nie jest istotne. To jest bardzo pożyteczne, ale to wcale nie jest najważniejsze. Ważne jest, żeby siebie sobie dali. Żona się mężowi cały czas daje. Ale mąż żonie kiedy się da? Jak długo to mu sprawia przyjemność, tą żonę bierze. A przecież on się musi także żonie oddać. A oddać się może wtedy, kiedy u niego już się wszystko skończyło, już nastąpiła impotencja i nie myśli tylko o sobie, chce mu się spać, to się odwraca i już chrapie, a żonę zostawia. Tylko trwa przy żonie, choćby przez pieszczotliwe słowa. Trwa przy niej tak długo, aż ona będzie nasycona. Ale na ten temat to więcej by mógł powiedzieć lekarz. Dziękuję bardzo ojcu za to poruszenie tego tematu. Tym bardziej, że coraz powszechniej panuje mit orgazmu, że on jest niezbędny, konieczny, jak najwięcej, jak najczęściej, a jeżeli, broń Boże, kiedyś nie wystąpi, to już jest tragedia. Tak, dziękuję. Było pytanie, czy gorąca kąpiel, czyli po prostu podgrzanie jąder, jest metodą naturalną zapobiegania płodności. Może ja bym tutaj odpowiedział, że chyba palnikiem trzeba było przygrzać, żeby obezpłodnić, ale gorąca kąpiel to nie. No więc, jeżeli ułożenie miało być takie, że mąż jest na żonie, mógłby się tak bidak zasapać, że mogło być to niebezpieczne. To dlaczego? Dlaczego tak musi być? Tylko dlatego, że żonie jest milej, kiedy jest pod mężem?
w tym wypadku chyba słuszną rzeczą będzie, żeby żona była na mężu. A już jaka ta pozycja będzie, to jest naprawdę obojętnie. Dzień dobry, mój wasz słuchacz, ale właściwie prawie już były słuchacz. Chciałem powiedzieć, dlaczego coraz rzadziej was słucham i już na dobre chyba przestanę. Chodzi o jedną z waszych spikerek, panią Barbarę Szymanowską. Mniejsza o to, że jest ignorantką, bo dosyć mam już tego Adagio, Luigi i Cinema. Ktoś chyba mógł i powiedzieć, jak to się wymawia. Także, że Fausta skomponował Guno, a nie Gino i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest małe piwo. Gorsze jest ten samozachwyt, który bije z każdego jej odezwania. To się może naprawdę zeżygać. Jak ona zapowiada, natychmiast przełączam. Myślałem, że ja jeden tak reaguję, ale rozmawiałem ze znajomymi. Jeden powiedział, ja już dawno przestałem, bo myślałem, że te kurwy uduszę. No, więc może byście coś z tym zrobili, bo naprawdę ona jest do niczego. Do widzenia. Niezły numer! Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, jestem Stefan. Chciałbym wkręcić syna Damiana. On się stara o przyjęcie do Straży Granicznej. Chciałbym, żebyście jemu przeprowadzili wstępne szkolenie. Zlecenie przyjęte. Tak, sam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pułkownik Jerzy Ślam, Straż Graniczna. Rozmawiam z Damianem. Tak, tak, to ja. Mamy wniosek konkretnie o to, że chciał pan wstąpić do Straży Granicznej. Mhm. Wstępnego szkolenia nie było, jak zakładam. Nie było. Nie było. Dobrze, to zacznijmy już teraz właśnie wstępne szkolenie. Orientuje się pan w topografii terenu? Mniej więcej tak. Dobrze. Proszę wziąć ciepłe ciuchy, a przy okazji telefon komórkowy. Za 5 minut jest pan na dole i dalej pana pokierujemy, co robimy. Tak, sam. 5 minut minęło. Gdzie pan jest? Jestem pod blokiem. Do pierwszego kościoła proszę dobiec w jak najszybszym czasie. Ile mam panu dać czasu? 4 minuty. Ma pan 3,5 minuty, zaraz dzwonię. Dziękuję. No jestem pod kościołem. Jakim kościołem? Najświętszej Marii Panny. Dobrze, teraz będzie pan bieg razem z nami. Pokierujemy pana topografię miasta, pan kojarzy. No dobrze, a gdzie jesteście? Najpierw biegniemy prosto, później pierwsza uliczka w lewo. Gdzie pan jest? Właśnie mijam kościół, dochodzę do uliczki, skręcam w lewo. Przy okazji, 62 minus 32. 62 minus 32, 30. Błąd. Imię matki? Danuta. Imię ojca? Stefan. Po co pan się stara do Straży Granicznej? Ponieważ chcę służyć tam. W jakim celu? Aby przed granicy państwowej RP. Godna postawa obywatela, pochwalam. Teraz w prawo? Tak, teraz w prawo. Co pan widzi przed sobą? Renault Megane Coupé czarny i Lublin żółty służby drogowej. Niech pan zgadnie, w którym samochodzie jesteśmy. No właśnie rozglądam się. Pytałem, niech pan zgadnie. Stawiam na Lublina. Błąd. Nie ma nas tam w ogóle. Biegniemy dalej. Proszę teraz szybko biec do domu. Do domu? Tak, z powrotem do domu. Ma pan jeszcze siłę? Mam. To niech pan szybko biegnie do domu, może pan się jeszcze w radiu usłyszy, bo ja dzwonię z Radia Złote Przeboje i to jest żart. Aha. Super, fajna zabawa. No pewnie, że fajnie. Halo? Tasiek? Tadek. A, panie Tadek, węgiel przywieźli im. Co? Węgiel przywieźli im. Do kogo? Jak do kogo? Do ciebie. Do mnie węgiel. No proszę zejść, bo rzucam pod klatkę. Słyszysz? Tadek. Co ty? Co? Węgiel? No węgiel. Jaki węgiel? Ciemny kurwa. Skąd? Jak skąd? Z kontenera. Z kopalni. No to tylko by dostawa była. No proszę zejść, no bo ja tu stoję już od 2 godzin. Nie wiem, gdzie ty mieszkasz. Tadek, słyszysz? No słyszę. No to jak, schodzisz czy nie schodzisz? No to schodzę. No to schodź. Ale się nie rozłączaj. Co? Nie rozłączaj się. A czemu? Daj jeszcze żonę. Żony nie ma. A kto jest jeszcze? Jest coś starszy? Jest. To daj. Teś. A jak ma teś na imię? Stanisław. To dawaj. Takie złoty. Patrz, co wyjdzie tam. Słucham.
Stasiek! No? Co ty masz takiego pojebanego tego? Zięcia. Co? Ja, co? Węgiel przywieźli. A kto mówi? To ci od węgla jestem. My nie zamawiali się tego węgla. Jak nie zamawiali, jak teraz już chuj mnie to obchodzi, zapłacili, to i trzeba zapłacić. Jaki węgiel? Jak węgiel? No czarny, z młynu. No, chyba kogoś popierdoliło. No, chyba was, bo i zamawialiście, to teraz mata. A wiesz, gdzie ty się dodzwoniłeś? I wiem, gdzie, do Staśka i do Zdenka. Do dupy. Do tchy. Kurwa, proszę zejść, bo rzucam pod klatkę. A to możesz sobie rzucać. I zabulicie, chłopaki, bo zaraz na policję przedzwonię. I tu żadnego samochodu nie ma, odpierdol się. Jak? Ja pierdolę. Słucham. Stasiu? Dzień dobry. Poznajesz? Co? Poznajesz? Nie. Stasiu mówi. Poznajesz? A teraz cię tak poznałem po głosie. Co się znowu, Stasiu, lek? Nic, nic. A co u ciebie? Co? No Pawłosiu. Co? Pawłoski. No Pawłoski. No. No, co u ciebie? No to pomalutku. Dobrze, teraz tam czytam taką książkę, to wie co dzwonię, co się znowu. No nic, tak się pytam. No to... kurwa, jak umarła Gieńka, to nie umieliście zadzwonić? No kurwa, jakoś tak wyszło. No. Ty, słuchaj, może byśmy na jakieś tula poszli. O? Na jakiegoś tula byśmy poszli. No. Jak sądzisz? Co? No jakbyśmy wypili jakiegoś tula. Klusnęlibyśmy se. A ty w domu jesteś? Co? Z domu dzwonisz? Do domu. Niech się, kurwa, niech tej tu rano, jak będę się z kościoła, to dowejdę do ciebie po dziewiątym. No dobra, a ty, słuchaj, to może ja do ciebie jutro wpadnę po południu, co? Ale nie będzie po południu jak zimrazałkiem. Co co? Po południu jak zimrazałkiem. Kurwa. No. To chujowo. Jak zimrazałkiem coś. Ty, słuchaj, a może byśmy pojutrze skoczyli? Co? Byśmy pojutrze skoczyli? No może. Może? No. Ty, słuchaj, no to jakiego winiacza kupić? Co? Ja już zakupię winiacza, jakiego kupić? Stasiu, wina to ja nie piję jeszcze. Ja nie? Piję to czystą, to jest syrową. Czystą? Tak. No to jaką czystą? No zwykła, no ja... A może bolsa? Bo spierdzasz tam. Ja mogłam, kurwa, kupić, dobra. Ale zajebisty bol. No. 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 No ty, słuchaj. Bo ja cię dopiero, po tym dopiero cię poznałem, Stasiu. No. Kurczę. Ty, słuchaj, jest żona? Nie ma. Nie ma żony? Nie, bo... A... No. Niedaleko ciebie są, bo są w klasztorze lampce. Aha, a ten... A ktoś jest w domu? Nie ma nikogo. Nie ma. To nie dobrze. Dziadek, o, jest piesek mój mały. Piesek? A jak się bawi? Bajeczka mała. Taki chujek mały, tak? Tak. Janiczek. Słuchaj, Stasiu. Tak. Masz te skrzynki? Co? Te skrzynki masz? Skrzynki. No są tam piwnicy. A sprzedałbyś je? Nie. Czemu? Bo zabieram na działkę. A po czym je masz? Co? Po czym są? No, będą siedzieć teraz. To będą? Siać będą, no. Siać? No. No. Na rozsadę. Na co? Na rozsadę. Nie denerwuj się tak. Ty, słuchaj, ty masz córkę, tak? Nie. A to syna? Co? Syna masz? Tylko mam syna. Aha, a jak syn jak ma na imię? Co? Jak ma syn na imię? Zdzisiu. A, Zdzisiu. A ile on ma lat? A to chciałeś. No nic, zapytam tylko. I co? No? To się pierdol. Dobre. Ale kurde. To się wiesz, wyskapował? Proszę. No cześć, tu Piotrek. Proszę. Cześć, tu Piotrek. To chyba jakaś pomyłka. No jaka pomyłka? No Piotrek Pankowski. Jaki Piotrek Falkowski? To daj męża może. Nie ma męża. A no to kurde, syna. Kogo? Syna. To pomyłka, przepraszam.
Dobry, halo? Słucham. Dzień dobry. Dobry. Ja tutaj ten tego w ogłoszenia sprawie dzwonię. Kogo? Ogłoszenie. A, że tego, Błolka? Błolka. No. No, to powie mnie pani mniej więcej o co tam chodzi. A ja, nie, skąd ja wiem, wiatr pan zadzwoni, już powie. Ja? Wiatr pan zadzwoni, będzie synek i powie. Ale, bo mnie trzeba informacji teraz na szybkiego. Bo ja bym chętny był kupić nawet wieczorem. A wieczorem tam nic nie zobaczy, bo tam światła nie ma. To mnie to nie interesuje, nie wiem, podjedziemy jeepem, bo ja jeepa mam. To zaświecimy tam. No to wieczorem pan przyjedzie. Ale pani, nie? Bo tam pisze Bolek, nie? Tak. A lolka dorzucacie gratis jakiegoś? Jak? Lolka gratis jakiegoś dorzucacie? Ja nie rozumiem. Bo tam napisane Bolek, nie? Tak. I czy lolka dorzucacie gratis? Nie rozumiem, co pan mówi. On się nazywa Bolek. Kurwa. Pytam się, czy Bolka dorzucacie? Nie. A lolka? Lolka nie. Ale teraz powiem nie, nie? No. Ten tego, kurde. Jak tam dojechać do pani? Ale teraz jego nie ma. Ale pani mówiła, żeby przyjechał ja wieczorem. Ale wieczorem jak przyjechać, no to do Krzyża Sokoły, wiecie? Gdzie? Sokoły. Sokoły? Tak. Wie. U czaku 5 kilometrów do Krzyżewa. Gdzie? Krzyżewo. Krzyżewo? Tak, koło Rolnica. Tam, gdzie Jezusa ukrzyżowali? Nie. A tam jest kościół obok? Nie ma kościoła. Jak nie ma, bo tam mój mąż odprawia mszę. Ja nie rozumiem, co pan mówi. Gdzie ten pan zadzwoni, godzina pierwsza... Czeka, powoli, kurwa, nie jąka się. No. Powoli, nie? No. Jeszcze raz mówi mnie, gdzie adres trzeba jechać. U coku 5 kilometrów do Krzyżewa. Czeka, kurwa, powoli, bo ja nie rozumiem. Powolutku powie mnie. Krzyżewo. Strzewo? Krzyżewo. Krzyżewo, tak? Nie, Krzyżewo. No to się kurwa zdecyduj, Krzyżewo? Jabłonowo pychi. Kto? Jabłonowo pychi, wiesz. A tam ten tego komisariat jest? Nie ma. To, słucha, kurwa, bo jak my przyjedziemy tam, nie? No. To całą wioskę kurwa spalim. A czemu? Jak czemu, kurwa? Bolka macie, a my lolka szukamy. Lolka tu nie ma u nas. Lolku nie ma? Nie. No to tobie spalę dom. Tylko Bolek jako paczka. Kombaj. Ale, a macie sztachety tam ogrodzone? My? Nie, ja. Sztachetami ogrodzone? Ja nie rozumiem wcale. Proszę pani, ja się pyta, nie? No. Czy to stoi w drewnianej obudowie? Ten Bolek czy chuj wie jak on tam... Gdzie on stoi w ogóle? Na polu, na pastwisku? W domu? My się nie dogadamy. Ale co to jest ten Bolek, mnie wytłumacz? Ten kombajn do kartofli kopania. No i ja się pytam, gdzie on stoi? W garażu. Garażu? Tak. A z czego garaż jest zbudowany? Z tego... Jest pustaków. A to dobrze się palić będzie, nie? Jak? Dobrze się palić będzie, nie? Ja nie rozumiem. Dobrze się palić będzie garaż, prawda? Tak. No, to spalę garaż tam dla pani. A na co by nie palił? Bo będę chciał. A to nie spali, bo to... Suko ty jebana, kurwa. No kurwa, ja też nie rozumiem, co gada i... Kapka weź! Kurwa, opluł, kurwa. Zara, bo mnie opluł kolega słuchawkę, dobra? Zara, ja zetrzę. Halo, jesteś? Nie. Kurwa, cię zapierdolę, kurwa. Powiedzieli z lewego kupić desenie, nie wiem. To jest sklep rowerowy? Tak. Witam pana, Artur Pędzel z tej strony się kłania. Stowarzyszenie Lambda. Słucham, Stowarzyszenie Lambda. Tak.
z tej strony się kłania. Artur Pędzel, moje nazwisko. Proszę pana, dzwonię w następującej sprawie. Pan handluje całymi rowerami czy częściami, jak to jest? Różnie. Różnie, częściami również? Również. Otóż, proszę pana, mam następujące pytanie. W jaki sposób określa pan w trakcie rozmów, załóżmy, z klientami, czy w ogóle, nie wiem, no żeby określić jakoś, to jak pan określa tę część, na której rowerzysta stawia stopę w trakcie jazdy? No, jak to? Jak określam tą część, w której rowerzysta stawia stopę tak, w czasie jazdy. Tak, na której rowerzysta trzyma stopę w czasie jazdy. No to jest pedał. No właśnie. No. I my, proszę pana, chcemy zaprotestować przeciwko temu, bo uważamy, że... Ja rozumiem, o co pani chodzi. Ja jestem mężczyzną, przepraszam pana. Ja rozumiem, o co chodzi. Mężczyzną, tak? Proszę pana, Stowarzyszenie Lambda występuje do pana z oficjalną prośbą, tak? Żeby zaprzestał pan używania nazwy pedał w stosunku do tej części... Dlaczego? Roweru. My mamy propozycję, żeby... bo my mamy propozycję oczywiście w zamian. My nie tylko krytykujemy, my również jesteśmy pozytywnie jakby nastawieni do wszystkiego. Tak. My jesteśmy tolerancyjni. No, proszę rozumiem. Pana. Tak. Otóż my mamy propozycję, żeby na tę część roweru tak. Mówić od tej pory gej. Dlaczego gej? Rozumiem. Tak, no. Jeżeli, proszę pana, rowerzysta jedzie na rowerze, to co on robi... Proszę teraz rozumieć, to jest określenie techniczne, naukowe, które występuje we wszystkim. A gej to wie pan, gdzie występuje, a pedał to występuje w rowerze też. Nie to, że na ulicy, a gej to już tylko na ulicy, prawda? No tak, ale proszę pana, czy panu by przeszkadzało na przykład takie zdanie, że rowerzysta gejował szosą? Dziękuję. Energetyka co? Halo? Energetyka, co? Dzień dobry. Zakład energetyczny? Tak. Kęty? Tak. Rotuska mówi, Helmew się zgłasza. Proszę pana, ja mam do pana takie zgłoszenie, bo dzwonię na pogotowie energetyczne i po prostu nie mam numeru, nikt się nie zgłasza pod ten numer. Może dobrze zadzwoniłam, że do pana... Bardzo dobrze pani zadzwoniła, słucham pani. Zakład energetyczny. Wie pan co, ja mam do pana taką gorącą prośbę. Ja mieszkam Helmek, ulica Zygmunta Starego 14. Zapisał sobie pan, bardzo proszę. Ale co się stało? No bo już panu mówię. Nie było mnie w domu, zgłosiła się jakaś firma od prądu i robiła prąd. I wie pan co, mnie w domu nie było, ja właścicielem domu jestem. I teraz coś mi u mnie nie gra, a ja mam źle prąd zrobiony. Ciągle jest córka uprowadzana, nie ma jej przez całe święta w domu. Ktoś ją po prostu zabrał i ja doszłam do wniosku, że ja mam prąd źle zrobiony. I już panu mówię, bo płaciłam w Oświęcimiu na poczcie prąd ostatnio. Kto pani prąd robił? Proszę pani. I panu zgłaszam, że sprzedawcą prądu jest jakiś Enion, spółka akcyjna Kraków. No nie Enion, to jest dobre, bo to jest tak ma być, proszę pani. Po prostu ja zgłaszam taką nazwę firmy. No zgadza się. No ale wcześniej mieliśmy firmę Beskidzka Energetyczna. No zgadza się, połączyły się zakłady energetyczne. Aha, czyli dwie firmy się złączyły razem, tak? Pięć firm, proszę pani. To jest dobra firma? Tak, dobra firma. Należąca pod Kęty? Tak jest. No ale to panu zgłaszam, że mamy źle prąd zrobiony, dlatego po prostu tak ja mam źle zrobiony. To znaczy, co pani ma źle zrobiony prąd? Kto pani robił ten prąd? Kto robił ten prąd, no. To nie ma nazwiska, nie ma... Kto to proszę się do niego zgłosić, proszę. Ja panu tylko powiem, co mam źle zrobione. No. Ja po prostu jestem podbiałym niebieska i czerwona i trzy po czerwonym mam. I takie miałam liczniki. Te liczniki zostały zabrane, bo były czarne. Zabrane, źle, bo wie pan, to był cały komplet. Deska rozdzielcza razem były z deską rozdzielczą liczniki. I były dwa czarne. I okieneczka były czerwone. Teraz są zrobione, zabrane te czarne liczniki. Uważam, że one są założone gdzie indziej u kogoś, a u mnie są zrobione liczniki dwa po niebieskim, to są zrobione liczniki po czarnym. A ja jestem po białym, muszę mieć liczniki po czarnym. I takie miałam. I one są zabrane i źle zamontowane. One, te liczniki, co ja mam, to należą do kogoś innego. A moje liczniki są u kogoś. I bardzo pana proszę, żebyście to sprawdzili. No ale co pani ma źle zrobione? Nikt mi pani źle mam liczniki zamontowane w domu. Ale nic pani nie ma źle, proszę panią. Pani ma po prostu liczniki wymienione, bo zgodnie... Tak, ale te liczniki ja mam mieć czarne, bo ja jestem... Ja mam cztery czerwone i mam mieć liczniki czarne, bo one mnie oczarniły. Ja nie jestem po czarnym, tylko ja jestem po białym niebieska.
i po czerwonym, wie pan? O, taki, no, trzema okieneczkami miałam. A teraz zostało oczernione. Ja jestem oczerniona i dziecko jest oczernione moje. Mhm. A ono miało przetaczaną krew i ma dwa borda. Ja mam trzy, a dziecko ma dwa borda. I prąd musi być dobrze zrobiony. Mhm. Kto pani ten prąd robił? No panu powtarzam, że nie było mnie w domu. Ktoś wszedł do domu i wymienił licznik. No jak to pani do domu ktoś nie wszedł? Nie byłam obecna w domu. Ja już to zgłaszałam i temu panu, co przychodził, prąd robił, też zgłaszałam. Mhm. Wie pan, ja naprawdę, ja każdego szanuję, ja tylko pas proszę. Ja nie skarżę na nikogo, ale nie można, no święta przyszło, dziecko jest, nie wiem, czy to moje, czy nie moje. Opłatkiem się połamało, zrobiła mi prezent i do tego czasu przez całe święta nie mam. Ja mam gaz wyłączony, bo mam prąd źle zrobiony, bo mam dwa poczarne liczniki źle zrobione prądu. 8 tygodni mam gaz wyłączony, bo mam instalację gazową, nie jem, bo na czym ugotuję? Centralne mam zrobione ekologiczne, bo ja muszę mieć wszystko ekologiczne. Nie gotuję, nic nie mam, święta mam bez Wigilii, bez dania gotowanego. Wyobraża sobie pan? No, straszne. I bez choinki, bez niczego. Chciałbym mieć pan takie święta, jak ja mam. No, na pewno bez dziecka, nie. Bez rodziny. Mhm. No i co ja mam zrobić, proszę panią? No co ma pan zrobić? Postać pogotowie, żeby pani... jakie? No, niebieskie liczniki zabrał? Ja nie rozumiem, jakie. Czerwone czy niebieskie? Ja zgłaszam, żeby pan po prostu zgłosił, bo ja bym musiała dokąd jechać, a ja po prostu jestem tak samo prześladowana, proszę panią, że nie dam rady. Jak proszę panią, krótko pani odpowiem w tym momencie. Ja bym bardzo prosiła, liczniki zostały wymienione, bo są to liczniki, bo były liczniki stare widocznie, zostały... Ja nie przeczę, że są stare czy nie stare, wy wiecie, legalizacja się kończy, czy wymiana liczników. Tak, dokładnie, widzę, że pani jest bardzo dobrze zorientowana, zostały liczniki wymienione. Tego po prostu przestrzegacie, że to wymieniacie, bo to powinno być wymieniane. Bo ja nie ma pani prądu? Ja nawet zgłaszałam... Nie ma pani prądu? Proszę panią, krótko, nie ma pani prądu? Prąd mam, ale jest źle zrobiony prąd. To znaczy jak jest źle zrobiony, że liczniki są innego koloru? Ja czarne i odbiór muszę mieć w białym, bo ja mam dziecko po przetoczeniu krwi. No i pani kolor licznika pani przeszkadza, tak? Proszę pana, halo? No słucham panią. Dziecko czyści serce, bo serce jej ktoś, bo ma dwa borda, to bordo ktoś ukradł. I dziecko musi być czyste, powtarzam panu. Mhm. I proszę zgłosić do dyrekcji, żeby ktoś przyjechał i mi przerobił prąd u mnie i u dziecka, bo u dziecka też jest w różu zrobiony jest prąd. Wyobraża sobie pan? Mhm. Zakład energetyczny robi prąd w różu. No w ogóle tego to sobie naprawdę w ogóle nie wyobrażam, że w różu. No wyobraża sobie pan, bo ja też to nie wyobrażam. Nie wyobrażam. A w gniazdku są takie kable. Mhm. No wie pan co, ja bardzo pana przepraszam, jeżeli czymś pana uraziłam, bo są święta, chciałabym, żeby pan miał święta wesołe i bez żadnych, wie pan. Ale naprawdę, chciałby być pan na moim miejscu? Nie, święta, nie mam Wigilii, nie mam pośniku, nie mam świąt, gaz się nie świeci, nie gotuje. Wyobraża mnie sobie pan? 8 tygodni nie jem gotowanego. Nie piorę, bo nie mam czym. Bo czym? Myję się to w czajniku bezprzewodowym. Bezprzewodowym czajniku gotuję wodę do mycia. Wyobraża sobie pan? Czyli ma pani prąd w tej, czyli ma pani prąd, tak? Ja mam prąd, ale jest źle zrobiony. Mhm. Bardzo proszę o przerobienie. O zamontowanie mi dobrych moich liczników. Dobrze, ale to po świętach. Proszę? To po świętach. No wie pan, ja nie zmuszam i nie wymuszam na kimś. Ja tylko zgłaszam, bo ja córkę muszę mieć czystą. Mhm. Bardzo pana proszę. I ja muszę być czysta, bo wyobraża sobie pan człowieka serce, jak jest nieczyste, to jest nieczysta Polska i nieczysty świat cały. Bo każdy świat ma serce. A jak dobrze. Ktoś ma jeszcze 3 serca? Dobrze, są, dziękuję. Bo tam przetaczana krew była. Dobrze, proszę panią. Dziękuję pani. Jeszcze tylko nazwisko pani prosił. Rotuska Marianna. I z tym się wiąże Ameryka, bo Ameryka też ma serce. Dziękuję pani. Wesołych świąt. Do bardzo widzenia. Bardzo pana proszę. Dobrze, Rotuska Marianna, hełmek Zygmunta Starego 14. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Komenda powiatowa policji w chodzie, że proszę czekać. Policja, chodzisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, z kim ja mam przyjemność? Z dyżurnym. Aha, a imię, nazwisko, stopień mogę wiedzieć? W celu? No Piotruś, w jakim celu? No chciałem właśnie pogadać na temat tego, no. Co robi... Przyjedź do Polski, to pogadamy, a po co pierdolisz takie smuty? No bo ja chcę wiedzieć, co robicie, kiedy mi to jak bryzę zapiecie. Co chcesz wiedzieć? Czy coś robicie w tym kierunku? Bo Margoni nic nie robi.
Trzamocin nic nie robi w tym kierunku, Margoni nic, no to dzwonię do Chodzieży. Jak kurwa, to do Anglii ma... Do co? Anglii mają po ciebie przyfrunąć? Nie po mnie, po Bryzę się pytam. Masz gówno do pytania. No to, a mnie kiedy złapiecie? Co? A mnie kiedy złapiecie, kiedy? No byłem teraz. Jak wrócisz do Polski? No byłem teraz. Upierdolisz. No byłem przecież, kurwa, żeście obławę zrobili. No to trzeba było przyjść na komisariat i wszystko. No, ale że co, nie, uciekłem wam. Za cieńcy jesteście, nie? No, ty jesteś cienki, a Paul Silver. Co słychać ciekawego tam w ogóle? Stara bida. No, się nudzicie, widzę. No a co? Ja będę na święta w kwietniu. Teraz jadę do Holandii, mam robotę. I mówiłem, w kwietniu będę, nie? To myślę, że mnie tam nie zamkniecie. Przyjadę po dobroci. Popracujemy razem coś tego. Może. No. Współpraca. Albo cię tam chapną. Będziesz garował tam. Za co? Co? Za co? A to ja nie wiem za co. Co mnie to interesuje za co? No. Za miłość do ojczyzny. A nie idzie z wami współpracować jakoś coś? Co? Nie szłoby z wami współpracować? Jak powiesz, gdzie jest Bin Laden, to masz załatwione. No i milion dolarów. No dostaniesz. Ja myślałem, że pan na emeryturę już poszedł. Tak? Że pan na emeryturze już myślałem. No nie, muszę tu jeszcze poleżeć trochę. Aha. No bo ja tak dzwonię i się pytam, kurwa, no 3 lata i Bryzy nie możecie złapać. A co mnie to, nie to akurat wiesz, Gilo teraz. No od czego jest policja? Od łapania. No nic nie robi ta, nic. A gdzie masz Bryzę? Ja nie wiem, ja tam mam plany, jadę do Holandii, do Niemiec, jeżdżę po świecie. Granic nie ma. Czy Bryzę teraz kolesia ze sobą wziąłeś? Gdzie tam, za co, że mnie okradł? No nie wiem. Ja bym mu palce poucinał. Ale teraz mówię to pod przymusem i jestem pod wpływem alkoholu, pod przymusem wszystko teraz mówię. Tak? No, to tak... To nie ty nie pijesz jako stary żołnierz leki. No nie, ale pod przymusem wszystko mówię teraz, w razie czego, bo to się nagrywa, nie? Dla bezpieczeństwa. A jak tam, podpalają jeszcze, czy nie? Jak tam, co słychać tam w tej kwestii? Kurwa, jak ty wyjechałeś, to stali, widzisz. Już nie podpalają? No nie. Może strażaki to byli? No, albo tacy, co do straży chcieli wstąpić. Albo i tacy. Ale w Legii nie szkolili na ten temat. Nie? Nie. Jak to nie? Nie, w internecie tylko czytać trzeba. Nie uczyli was jak napalm używać? Jaki tam napalm? Prostsze środki. Prostsze środki są, nie? Gdybyś był w Legii, to byś wiedział, co to jest chociaż. Wiem, co to jest, wiem. Ja wiesz, co to jest. Ale co? No to co? Pogadali, nic ciekawego nie widzę tu na stronie waszej internetowej. Nic nie robicie, samych pijaków łapiecie tylko na rowerze. To też ważne, nie? Ile? No. Kiedy pan na emeryturę idzie? To wpadnę na kawę prywatnie wtedy, tak, pogadamy co. No cóż, nie mam czasu odejść. No, ale tu gościa spotkałem, pracował w tym, no nie powiem jakim mieście, w grupie takiej, kilku ludzi zastrzelił, ale psychika siadła, 3 lata się leczył, tam pojeby w tej policji, nie wszyscy, nie, ale jebią mózgi tam, nie, tym niektórym, nie? No ale to 3 ludzi zastrzelił, kto? Nie mogę mówić nazwisk ani nic, odszedł, oficerem policji był. Nie mogę mówić jakiego. Polak nie zastrzelił 3 ludzi. Nie tak od razu, ale w całej swojej służbie. Nazbierało mu się... No to wynik... Co? To wynik zrobił, widzisz, a moje to jest marzenie cały czas. A kogo tu by zastrzelić? Bo mnie tam się czaił gzik pod oknem, ale nie mógł mnie utrafić, kurde. Aby się zdziwili, jakbym wyskoczył z czymś, nie? Kurde. No to przynajmniej by było kogo zastrzelić, po prostu. No. Ale jakby taka Magdalenka była jak w Warszawie, to dopiero by były jaja, nie? Na Szamocin. Gazety by pisały, nie? Szum jak chuj. Ona też może być, no co? No nic, to co, pogadaliśmy, nic ciekawego się nie dowiedziałem. Nie szkoda ci pieniędzy, kurwa, na te telefony? I z internetu dzwonię, żebyście mnie nie namierzyli, nie? No, zanim namierzy, bo to się nie opłaca, nie kalkuluje, kim ja jestem, nie? A po internecie nie idzie namierzyć, Piotruś? Idzie, ale ja zmieniam kraje jak rękawiczki, nie? Nie. A poza tym w Polsce będę w święta to rodzinna, nie?
Trzeba w domu być. No ty kurwa podpuszczasz, myślisz, że ktoś będzie cię szukał? Szukali. No, ja się sam się... Co? Spierdolisz, no. Spierdolę się w Polsce? No a co? A nie wiem, czy w Polsce, no kurwa, może w Azerbejdżanie, stąd nie. Byłem w Bydgoszczy, też mnie mogliście złapać przecież, kurwa. O Jezu, Piotruś, kurwa, bohatera chcesz z siebie zrobić. No nie, no dzwonię z nudów, pokażę do starych znajomych, bo my jak przyjaciele, nie przecież. Jasne. No. No tak mi mówi ten, Marze... Rzesz mi tak mówi, komisarz Rzesz tak mówi, my jak przyjaciele, na piwko mnie zaprasza, mówi. Uważaj te, Piotruś, bo teraz polskie policjanty do Anglii jadą, także kurwa cię namierzą, do Holandii też. Jadą? No. Ale ja nie jestem w Anglii. Bo se Anglicy nie mogą dać rady, kurwa. Ja byłem w Anglii, teraz gościu mnie jeden sprzedał, co przyjechał, nie? Na mnie to pito, możesz być w Czadzie nawet. No to panu nie zależy, nagroda jest, nie? Czy za mnie, czy co? Kurwa, kto za ciebie da nagrodę, to jest, kurwa? Chyba, że sam ją fundujesz. Albo Bryza, kurwa. Bryza może dolara wydały. No, no ale Bryza tam wymiata przecież, robi rozboje tego, nie? Napady, niedługo kurwa z bronią w ręku i co? Od rowerów... Nie wiem, co robi. Od rowerów zaczął. Od rowerów zaczął, a skończy jak ten, jak Niemczyk. No jak Niemczyk. Oni Niemczyk, ja. Wy dwa jesteście Niemczyki, kurwa. Czemu nie mam... No, dobra, moje zdjęcie dajcie na internet, bo ja chcę się chwalić, że jestem w internecie, kurwa, nie ma zdjęcia mojego. Za malutcy jesteśmy, żeby cię umieszczać. No dajcie mnie tam, kurwa, co mam zrobić? Zapłacić wam, czy co? Chcę się chwalić, że jestem w internecie, ja tak lubię. Będzie dysponujemy takimi środkami, no to. Aha. No dobra, to pozdrawiam tam, wszystkiego dobrego, nie? Życzę. No również. Na razie. Halo, to Łuków. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja się nazywam Bartosz Kaźmierkiewicz, reprezentuję warszawskie wydawnictwo VIP. Z osobą odpowiedzialną za windykację u państwa mogę prosić? A co, po co? A to z właścicielem mam przyjemność? No tak. Proszę pana, ja dzwonię do pana, ponieważ chciałbym pana zainteresować poradnikiem pod tytułem Windykacja w praktyce. Czyli proszę pana, no rozwiązania, jak odzyskiwać pieniądze od dłużników. A ja wiem jak, ja mam kurwa dobrą pałę i się nie boję. Słucham? Ja mam dobrą pałę, napierdalam i pieniądze płacę, co ty myślisz? No ale wie pan, no, my pokazujemy jakieś... A ja też pokazuję, co mam, nie przejmuj się. Jakieś bardziej radykalne takie, wie pan. Nic nie, nic, chuja, na tych hamów nie ma co, bracie. Do kibla od razu i kurwa w łeb. Wie pan, no, mi się wydaje, że to są też inne sposoby. A co, ale ten jest jeden z lepszych. Słucham? Ten jest jeden z lepszych, skuteczny przede wszystkim. No, może jest skuteczny. No, bierze się do kibla, robi się przekręt torby, kurwa, i pało po jajach i płacą. No tak, ale no za to można, wie pan, iść... Nic gdzieś, kurwa, nie pójdziesz, o swoje trzeba walczyć. No dobrze. Proszę pana, no my byśmy chcieli pana zainteresować naszym poradnikiem poprzez 30 dni bezpłatnego testu. Czyli no mógłby pan się z takim poradnikiem zapoznać, to jest windykacja w praktyce. Tak? Doradza, jak odzyskiwać pieniądze właśnie od dłużników, nawet od tych dłużników, którym grozi upadłość. A co to kurwa za szpes pisał? Słucham? Co to za mądry pisał? Kto to napisał? Miał problemy jakieś z pieniędzmi, czy tylko tak? Tak, proszę pana, to stworzyli w porozumieniu ze sobą sędziowie polscy oraz radcy prawni. Aha, tak, ci co długów nie mieli, nie wiedzą jak odzyskiwać. I oni podpisują się pod tym swoimi nazwiskami. Aha, tylko oraz, tyle? Oraz przedsiębiorcy, nie, którzy właśnie, firmy windykacyjne oraz szefowie, czy też prezesi wielkich przedsiębiorstw, którzy sami na co dzień mają takie problemy i muszą ściągać pieniądze właśnie od dłużników, nie. Opisują w jaki sposób to robią. Bądź też, wie pan, takie różne sposoby opisane. A my byśmy chcieli pana zainteresować na początek takim poradnikiem poprzez 30 dni bezpłatnego testu. Od daty doręczenia miałby pan 30 dni, żeby zapoznać się z nim zupełnie bezpłatnie. Proszę pana, cena jest dosyć atrakcyjna tego poradnika, bo to jest 47 zł plus 9 zł koszty przesyłki. No po 30 dniach bądź decyduje się pan na zakup takiego poradnika, bądź odsyła pan go do nas z powrotem. No tak, on będzie używany, usmolony, to kto go przyjmie? Słucham? Jak będzie używany, usmolony, kto go przyjmie? Nie, no to chyba pan, my się liczymy z tym, wie pan, ufamy tak no firmom, że nie będzie chyba usmolony ani tam... Może być usmolony, ja jestem kurwa zboczony, będzie usmolony. Wie pan, no mi się wydaje, to chyba, że nie, no. Zobaczymy. Szefie, na razie to może damy sobie odpust. A to dlaczego? No co budzi pana wątpliwości, wie pan? No mógłby pan odzyskiwać te długi w jakiś inny... Ale ja nie mam długów, kurwa, na co mnie te długi? Po co? Z kim?
No ale, a jak będą, wie a pan. A jak będą, to niech się pan nie boi, kurwa. Tu są wisi, dwóch stoi koło mnie. Jadę samochodem i kurwa dług odzyskany. No co, ja wiem, jeszcze tu będę kurwa prosił kogoś. No, no ale wie pan, no to... to mój kochany, ty nic tego nie wciśnie. Mówiłem na samym początku. Ile tego? 8 sztuk. Ja nie mam takich możliwości, żeby przewieźć. No takiego chuja się ogłaszasz, co? Ja przewieźć jeden. Jeden? Jeden to se na chuja sam mogę przejść, jeden to se sam mogę zaprowadzić. Ej, a ósemkę to jak, rozpierdolę się, czy co? Nie wiem, twój problem. No jak mój problem? To po co jest ogłoszenie w gazecie, co? Dobra, idź pan.
Co, obciachu ci narobisz? Żadnego kurwa pasażera nie przewieziesz w pizdu. Kołek jesteś. Kurwa, Mercedes. 6-8 kurwa, rośnie. Balant. Spadaj, co teraz? Co to jest balant? Co? Ty kurwa, ty się narkoman pierdolony, jak nie wiesz, co ty zawieszasz kurwa w gazecie. Co cześć kurwa? Tak, słucham. Dobry wieczór. Halo? Czy mogę prosić Damiana? Słucham? Kogo? Czy mogę prosić Damiana? Damiana? Momencik. A kto pyta? Jarek. Chwila. Słucham. Halo, Daniel. Tak. Poproś tatę do telefonu. Słucham? Poproś tatę no. do telefonu. Aha. No, jestem przy telefonie. Poproś tatę do telefonu. A po co tatę? Kurwa dalej. Nie mam... Znasz Eskimosa? Dalej, nie beskuj. Znasz Eskimosa, synku? Zajebać ci? Jojojo. Zajebać ci z buta? Jakiego buta? Buta? Ale jakiego buta? Halo? Udajesz głupiego? Nie. A co? Znasz buta? Chcesz wyja? No roczy. Nie pajacuj. Sam jesteś pajac. Gnoju ty jeden. Co? Nie usłyszałem. Gnoju ty jeden, dorwę cię. Cicho bądź, rolniku. Jutro to szkoda pajacu. Jesteś Janek czy Jarek? Jutro to szkoda. No wiem, że pełno gnoju. Na skórę wymućkę? Halo? Halo? Umyj wacka. Dobra, Franek. Zrobię to dla ciebie. Halo? Ile masz lat? Co? Ale kaszel. Ile masz lat? Co? 28. A ty? Ja... Jakek? Ale wolno piszesz na tym komputerze. Zajebać ci chyba w dupę? Co? Głośniej. Gówno. Spierdalaj. No ja słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego jest brak dostawy na Rębiszewie prądu? Gmina Kołaki. Rębiszewo? No. A tam idzie modernizacja linii średniego napięcia, o 17 będzie. O której? O 17. Panie, ale to kurwa niepoważnie. Zgodnie z ogłoszeniem w prasie. Ale co to mnie obchodzi? No tak pana nie obchodzi, to po co pan dzwoni? No ale kurwa po co, to jak krowie, jak ja wytłumaczę? Bydło stoi na aparatach, na wszystkim, jak ja im kurwa wytłumaczę? I wody nie ma, ni nic nie ma, to do 18?
Po to, proszę pana, uprzedzamy, żeby się przygotować na to... Ale to co, ja się do hydroforni wstawię? Agregat prądotwórczy? Jak można tyle przerwy robić? 4-5 godzin, ale nie więcej, kurwa. Ludzie, czy was pogięło? Jak pan ma jakieś zastrzeżenie, to kierownik będzie, pan się poskarży. Ja tylko panu mówię... Numer do kierownika, proszę i nazwisko. Ten sam, co w tej chwili. Proszę? Ten sam, co w tej chwili, tylko 7 do 15 pracuje. No kurwa, on do 15, aby go napierdalej wyjebał, stacji niepaszowej nie rozwali, to ja im kurwa wytłumaczę, że jest w ogłoszeniu w prasie. To jest kurwa pojebane, ile tego trwać będzie? Jak pan chce, no. Tak, no. Będzie przez 3 dni. Ile? Przez 3 dni. No to ja kurwa, ja sobie tu wojewody na zarządzie to pogadam. Czy 3 dni można kurwa przerwy zrobić na dzisiaj na gospodarkach? Czy to jest kurwa osioł ktoś? No i pojebany człowiek jest. Można, zgodnie z przepisami wszystko. To jest przepis, taki jest umowa na to? Jest. Ze mną? Jest. Nie ma takiej umowy. Konserwacja to jest w godzinach pracy, kurwa, ale nie do, do 17. No jebało ich, kurwa, no co ja mam teraz w oborze powiedzieć im? Pan nie, jak nie było, ja strasznie nie lubię, jak to klonia. No to co pan, kurwa, jakiś świętojebliwy, że się boisz? Ja do kościoła chodzę. No to przyjdź, kurwa, na podwórko, to raczej wiązankę pośle lepszą. Ja nie potrzebuję pana słuchać, proszę pana. No to rzuć słuchawko, tylko nazwisko daj swoje, pan gościu. Pan jest zabawa na języku, bo będzie pan tak klął. Jak nazwisko pana się pytam? A po co pan pana? Po co się nogi i pod pachami czasem? No to do widzenia. No, to wypierdalaj, chamie. Ty taki sam. Proszę, słucham. Proszę panią, ja mam taką sprawę, już pani tłumaczę, o co chodzi. Pani uczy mojego syna religii. No. Kto to mówi? Proszę panią, nie chciałbym mówić nazwiska. Pani... A dlaczego? Dzisiaj nie ma nic niejawnego, proszę pana. To nic, ale to nie chodzi mi o syna, tylko mi syn mówi, że pani może pomóc w moim problemie. Aha, rozumiem. Czyli o co chodzi? No bo ja nie chciałem iść do księdza, tylko myślę sobie, że mi pani może pomoże. A jeżeli jestem w stanie, proszę pana? Nie wiem, o co chodzi. Proszę powiedzieć. Proszę panią, mi się to zdarza tak co roku, ja widzę śmierć. Co pan opowiada? Nie można tak myśleć, beznadziejnie. Jak to pan widzi? Proszę? Jak to pan widzi? A pan w ogóle jest katolikiem? Tak. Proszę pana. Ale czy po prostu to jest związane z jakąś chorobą? Nie, to nie jest choroba, tylko ja normalnie to zdarza mi się raz w roku i widzę w tej białej takim płaszczu, ona idzie z kosą w kierunku mojego domu. Proszę pana, może są to tylko jakieś takie urojenia. Aha, ale nie jest to urojenia, bo żona, bo zawsze z tą śmiercią idzie taki król. I jakiś pasterz. Proszę pana, no trudno, czasami jest pewne rzeczy zrozumieć nam do końca, ale musi pan, jeżeli pan jest katolikiem, takim naprawdę, nie tylko, że o, idę w niedzielę do kościoła, bo tak wypada. To po prostu wymaga może bardziej częstych kontaktów. Proszę panią, ja jak widzę, że coś się do mnie zbliża, ja się tak panicznie boję, chowam się w domu, gdzie tylko mogę. Żona mówi, oj ty głupi do mnie. Dzieci tak samo. No wie to... pan, to po prostu może pan za bardzo rozmyśla nad tym problemem. Trzeba po prostu być wiernym Bogu. Często się spowiadać, przyjmować komunię świętą i miną te lęki. Ale to jest chyba jakaś choroba, proszę pana. Często są takie, że lekarze nie znają jej nazwy. Może to początek depresji. To musi pan iść do lekarza. Proszę i pana, silna wiara. No tak, ale proszę panią, zawsze mi się to zdarza w Boże Narodzenie. I jak ta śmierć idzie do mnie do domu, dzwoni do drzwi i żona otwiera. Wie pan, może ktoś po prostu... robi coś celowo, panu się wydaje, że tak jest. Bo ludzie, może pan komuś zdradził o tym, że pan miewa takie, ja nie wiem jak to nazwać, objawy. I może ktoś to wykorzystuje. I proszę panią, oni wchodzą do mnie do domu, ta śmierć i ten król,
i pasterz z taką gwiazdą i śpiewają kolędy. Żona im płaci, żeby poszli. No ale proszę pana, to przecież to przychodzą normalnie kolędnicy, bo jak co roku wszędzie przychodzą. No właśnie i mi się to zdarza, co roku ja się boję strasznie. No ale to, proszę pana, kolędnicy chodzą tylko w okresie Bożego Narodzenia. Teraz nie będą chodzić. I zawsze jest śmierć, i zawsze jest diabeł, i Herod, i... Przecież to jest normalne w polskiej tradycji. No tak, ale ja się tej śmierci boję. To się każdy boi, ale to jest tylko przebrana. I nic panu nie zrobi. A to jest przebrana? No oczywiście. A, to ja się tak boję, ja się chowam. Dlatego mi żona mówi, że głupi. Ja jestem... Proszę pana, to przecież kolędnicy od dawien dawna jeszcze za naszych praprzodków chodzili i straszyli małe dzieci. Przecież to jest normalnie. Przecież pan może być też takim aktorem domowym. To jest normalne. To dziękuję bardzo mi pan. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to mieszkanie pana Stefana Łakomego? Tak, słucham. Ja dzwonię z pizzerni. Skąd? Z pizzerni. Bo jest taka promocja, jeżeli pan jest taki łakomy, to może teraz kupić dwie pizze w cenie jednej. No i co jeszcze, dupku, powiedz więcej? No tylko ba. Tylko tyle masz do powiedzenia? Nie no, mogę więcej powiedzieć. No to powiedz. No ja wiem, patrz. Pierdolony gnojku. No to jeszcze powiedz. Pierdolony gnojku, kurwa, co no. Nie mam pierdolę, pobluzę sobie. Spierdalaj, zły akcent masz, kurwa, zły akcent. No. Chujowy w dyr. Spierdalaj i bujaj się. A i bujaj się jeszcze. A jak cię gnoju znajdę, to będziesz biedny. No to szukaj. No, to no. Będziesz biedny. No. Uważaj. Uważam. Bo cię czasami znajdę. No. To szukaj. I kurwa jaja twoje ci w mordę wbiję. Chuju no. Jeden pierdolony ty. Dobra. Halo? Piotruś? Tak, to ja. Artur, po tej stronie. No przypomnij mi się, kto jesteś, co lubisz? No ja jestem z Poznania. Mhm. Lubię wysokich, wysportowanych mężczyzn. Ile masz lat? 24. Cudownie. Ja jestem facetem starszym. Po 50. Jestem uległy, pasywny, lubię jebaków. Jebaków. A jaki masz członek? 16 centymetrów. Ja mam 23. A jest, fantastycznie. Duża armatka. Lubię być dobrze wyjebany, wiesz? No. A lubisz jebać? Lubię. Lubię jeszcze tam robić lody. Mhm. Lubisz też? Ja uwielbiam, czyli zrobilibyśmy 69, nie? O, 69, no. No, ja... Jak mi się ktoś podoba, to chętnie łykam spermę. Ja też lubię czasami spłuknięcie. Mhm. Wiesz, w moim przypadku nie musiałbyś tego robić, ale jakbyś mnie obciągnął, to też bym był zadowolony. Ja mam 1,80 m wzrostu, 85-90 wagi. Trochę jestem taki, wiesz, tęgawy. To taki grubszy, tak? Tak. To lubię takich mężczyzn. Krótkie włosy. I uwielbiam być dobrze, mocno wyjebany, wiesz? No, ja mam 1,85 m. Cudowny jesteś, cudowny. Czarny włosy. Ile wagi? Wagi 83. To... Dobrze zbudowany, tam ćwiczę teraz. W normie jesteś, w normie. W normie, tak. Kochałbym ciebie. Słuchaj, mam dom, restaurację, gościnne pokoje. Jak chcesz przyjechać na dobre jebanko, to zapraszam cię. Dobrze, mam to... Mam pełne utrzymanie. Dostaniesz pokój, czyli o te sprawy się nie musisz martwić. Będę cię obciągał. Strasznie lubię rozpocząć dzień od kutasa w gębie. Ja też tak i, lubię. I w strumień spermy i jeszcze, wiesz, na dzień dobry być dobrze wyjebanym, także żeby poczuć ból. Będę cię pieścił, że będziesz jęczał. No. Szykuj jakiś termin i przyjeżdżaj do mnie. Dobrze, to ja jeszcze do ciebie teraz zadzwonię, kotku. Dobra. No, hej. Spokojnie na ciebie, cześć. Cześć. Słucham. Halo. Cześć, Stachu? Jaki Stachu? Stachu? Komenda Wojewódzka. Słucham panią. Komendy Wojewódzka, słucham panią. A kto przy telefonie? No Komendy Wojewódzka.
mnie, że pani się dodzwoniła do komendy wojewódzkiej. Halo? Dachu? A kto mówi? Pan komisarz. Ty słuchasz, jest taką w domu? Jaki strachu, jak pani do komendy wojewódzkiej się dodzwoniła? Do policji. Kurwa, widzisz, bo mać, pan człowiek pojechał do centrali, mój raz wyciął po moim chodził, moje pieniądze zabrał, chcę mu dał takie pozwolić. Halo! Kurwa, ja ci tam chcę to mówić, aż tworzy szlak jasny trafi, krył na głowę leje. Kurwa, wasza zajebana mać była. Oddajcie mi pieniądze, weź kurwę szyny jasne, kierowcy najebane, żarcisty, kurwa, żeby to spierany, ognisty, żarcisty, co na zup. Kurwa, w jego mać. A co chce? Czas, Stachu? Komenda Wojewódzka Policji, słucham panią. Stachu? Czy pani mi rozumie, czy pani dzwoni? Czas? Halo? Stachu? Komenda A Wojewódzka... A kto przy telefonie? Komenda Wojewódzka Policji. Halo? Słuchaj, jest Stachu w domu? Stachu? Kurwa, nie dzwoni. Czas, Stachu? Halo? Czas, Stachu? Stachu? Co chcesz? Stachu? Co chcesz? A kto przy telefonie? Co chciałeś? Ty słuchaj, jest Stachu w domu? Nie ma. Stachu? Nie. A kto mówi? Nie wiem. Ty słuchaj, jest Stachu w domu? Właśnie nie, ale zaraz będzie się nagrał. Hello, good evening. I would like to order two pizzas, one position five. I don't speak English. Excuse me? Don't speak English. I don't speak English. But it is very simple. No. Only English. No. Two pizzas. One. No Deutsch. English. I don't speak only English. And can anybody nearby you speak English? I understand. You understand? Great. Yes. So I would like to order two pizzas. One position 5 and second position 6. Two pizzas large size, please. To Polish Army Street 515. Hello? Are you there? Hello? Hello? Yes? I'm sorry, but my no speak English. You don't speak English? No speak English. But anybody nearby you speak English? No one? No speak. You don't speak English? No speak English. And Russian? No. Polish?
polić? Kurwa, debilu. Ej, kurwa. Halo? Dzień dobry, Marta Strzelczyk, Telekomunikacja Polska. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Halo? Dzień dobry, Marta Strzelczyk, Dzień dobry, Lodzia, tak? Polska. Czy z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Jutro przyjadziesz? Nie, proszę pani, nie przyjadę. Strzelczyk Marta, Telekomunikacja Polska z tej strony. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Bardzo. Proszę? Jestem w domu cały czas. Rozmawiam z panią Heleną Dąbrowską? No. Proszę pani, ja się kontaktuję z panią, ponieważ chciałabym zaproponować naszą najnowszą ofertę stałego, bardzo szybkiego dostępu do internetu. Czy pani ma teraz chwilę czasu na rozmowę w tej sprawie? No, no. Ma pani chwilę czasu? No za cholera. Proszę? Piszcie, piszcie. Nie można porozmawiać. No mów, mów. Proszę pani, czy pani obecnie posiada w domu komputer? Tak. O, a ma pani internet? No. Ma pani? Internet? Będę. Będzie pani miała? Jestem w domu i przychodź. A proszę pani, gdzie mam przyjść? Ja dzwonię z Telekomunikacji Polskiej, ja nie jestem pani żadną sąsiadką. No dobrze, ja chodzić nie mogę nigdzie tak, bo nie mogę chodzić. Tak, ale ja proszę pani, nie chcę, żeby pani gdzieś chodziła. Ja do pani dzwonię, ponieważ chciałabym przedstawić ofertę dostępu do internetu. I pytam, czy pani ma w domu komputer? No, no. Ma pani? No nie wiem, zobaczę. Nie wie pani, czy jest w domu komputer? Ja będę dała radę, to tak, a jak nie, to nie. Ale czy ma pani w domu komputer? Teraz w domu jest komputer, czy nie? No przyjdź. Ale gdzie ja mam przyjść? No przecież wiesz gdzie. Proszę? No. Gdzie ja mam przyjść? No. Proszę pani, gdzie ja mam przyjść? Dobra. Halo? Słucham. Proszę pani, czy pani ma teraz w domu komputer? W domu jest komputer? Słuchaj pani. Słucham. Jeszcze raz mówię, że ja nie mogę nigdy po schodach zejść. Tak? Nigdzie nie chodzę. Nie mogę, bo byłam w sanatorium, ale tu nie mogę nigdzie zejść, nie mogę nigdzie chodzić. Mhm. O, i skończyło się. Taka sprawa. Ale co to ma wspólnego z komputerem? No kto do mnie co ma, to proszę przyjść i załatwić. Przez telefon nie może pani rozmawiać? No. Nie. Za bardzo, tak? No ja nie mogę chodzić, nie mogę chodzić. Mhm. Nie udaje mnie wcale chodzić, rób co chcesz. Rozumiem. Tak... płacz, nie mogę chodzić na nogi i smaruję i co na tylko. Będę musiała po świętach do szpitala pojechać i już. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, poproszę pogotowie szybko na zaokopową 4. A co tam się dzieje? Udusiłem żonę, leży w garażu. Okopowa 4? Udusiłem ją. A to ja mu udusiłem. Pana nazwisko proszę. Jakubczyk. Zdzisło. A pan gdzie jest teraz? Na małej. A ty kurwa, oszukuje mnie. Gdzie przepraszam. Pan teraz jest? Nigdzie. Wstała, suka. Przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, poproszę pogotowie szybko na zaokopową 4. A co tam się dzieje? Udusiłem żonę, leży w garażu. Okopowa 4? Udusiłem ją. A do... Ja mu udusiłem. Pana nazwisko proszę. Jakubczyk. Zdzisło. A pan gdzie jest teraz? Na małej. A ty kurwa, oszukuje mnie. Gdzie przepraszam. Pan teraz jest? Nigdzie. Wstała, suka. Przepraszam. Czy zostajemy przy literze W, czy zmieniamy literę? Może być litera W. Wibrator. No, takie określenie na literę W w moich podręcznikach tutaj jest. Cóż to jest? To jest
przyrządu do zadowalania się. Ale ja mówię o określeniu muzycznym. Radiostacja, dzień dobry. Halo. Warszawa, pierdoli, Wrocław, pierdoli. Nie, ja naprawdę mam dość. Ja prosiłem przed programem Leroya, żeby specjalnie nie przeklinał, a tu się okazuje, że Warszawa przeklina. Stacja, cześć. Cześć, mówisz tu ja z Warszawy. Ja mam takie pytanie do Leroya. Mhm. Czy blaszcz czy pytonga? Słucham? Leroy, czy blaszcz czy pytonga? A ty? Ja nie. No to ja też. A chapiesz idę? A ty siorpiesz pisiora? Radiostacja? To na razie 622 26 26 625 3630 radiostacja. Halo? Tak? Dzień dobry, czy mogę zadać Lirowi małe pytanie? Zadawaj. Czemu ty w Fiucie się kojarzysz z hip-hopem w Polsce? Nie wiem, po prostu widocznie tak uważam. Słuchaj, zepsułeś tak sytuację, że dzieciaki małe myślą, że ty jesteś hip-hopowcem, a ty pieprzysz takie bzdury, stary, że normalnie mają ciebie dość ludzie wszędzie. No, ale ty masz problem, stary. No, nie mam problemu, właśnie ty masz problem. Nie, ja do żadnego dnia, jestem wyluzowany. Dobra, stary, teraz... Stary, przyjadę do Kielec i będę ci normalnie, będziesz mi pytonga laskał. Obiecuję ci, stary, zobaczysz. Dobrze. Przyjadę z tą Warszawą i będziecie cię pierdolić w dupę. Dobrze. Na razie, papa, pozdrawiamy, życzymy ci tego samego, radiostacja. Hallo. Tak? Nie pokazuj się we Wrocławiu. Ja czy Leroy? To nie wiemy, na wszelki wypadek obaj nie będziemy jeździć. Radiostacja 622 26 26 625 36 30 radiostacja. Halo. To spróbuję ten drugi numer telefonu, radiostacja. Ja mam nadzieję, że ci pozerzy tutaj dzwonią, żeby się walili na ryj, bo są normalnie debilami. Pierdolci. To się zaczyna robić makakofonia. Ja przypominam, że nie jest po 22, więc ja bym sobie tego raczej nie życzył. Radiostacja. Siema, znowu ja. To już to jest gdzieś jakaś, ludzie. No będzie mi tu pytonga laskał na antenie, burak jeden z drugim. Kasia Burzyńska. Sereo mam. Już jestem ja, jest też Oliwia. Cześć, Oliwia. Jestem, cześć, co tam? Oliwia, masz radio. Słuchaj, możesz wyłączyć albo sciszyć? Bo słyszę dobra. Je w tle. Poszłam do pokoju obok, bo kumpele muszą słuchać. Dobra. Cudownie. No Oliwio, no. Sama się do tego przyznajesz, że jesteś panią do towarzystwa. Ekskluzywną? Tak, ekskluzywną, ale suką jak złoto. Jak złoto, suką. No dobrze. Oliwia, powiedz mi, jak stać się ekskluzywną prostytutką? Bo jednak jest ten podział, że są dziewczyny, które biorą za numerek 100 zł, a są takie, które biorą 40 razy więcej, czy tam 400 razy więcej. Tak. I tym się różnimy właśnie, że jedne dają za bułeczkę, a drugie dają za tężną kasę. Jedne się szanują, a drugie są szmatami. No aha. Właśnie. Czyli dawanie za większą kasę to jest szanowanie się. Tak, bo ja przynajmniej jak już kurwa jestem dziwką, to przynajmniej z klasą idę z spodu. Okej. Okay. No a powiedz mi, Oliwia, jak to się stało, że od razu było tak, że dostawałaś wielkie honoraria, czy to jakoś narastało i z czasem przychodziło? Wiesz co, ja zaczęłam tańczyć w burdelu, tylko na rurkach na początku. I ostro się zarzekałam, że nigdy nie pójdę na pokoje. Mhm. Teraz jestem największą zdzirą chyba Podkarpacia. No i jak to się zmieniło? Dlaczego tak się stało? Wiesz co? Musiałam się najpierw oswoić w ogóle z tym towarzystwem chyba. Gdzieś miesiąc chyba faktycznie tylko tańczyłam. Mhm. No ale potem już się zaczęłam pierdolić, ile blazło. Jesteś zadowolona z tego? Pewnie. Oliwia. Lubię tę pracę, kurwa, macie. Jeszcze nigdy nie zajebał na śmierć. A ile masz lat? 19. 19. A ile? Jak długo już to robisz? O, w pół roku prawie. Z pół roku. Czyli właściwie tak można powiedzieć, że jesteś świeża w zawodzie. No, powiedzmy. No to Oliwia, w takim razie to pytanie, które nurtuje chyba największą liczbę słuchaczy i mnie samą też. Jakie są stawki? Ile bierzesz za numerek? Wiesz, taki fachurka w sensie stricte, no to jest 500 zł. Mhm. No. 500 zł. No i tak wieczorem to jednego... To masz full wypas. To już totalnie, kurczę. Jedziemy z koksem zero hamulców. Aha, 500 zł. No i tak jednej nocy ile klientów? Zawsze w gumie, zawsze w gumie. A ile najwięcej klientów? Tak, jednej nocy potrafisz. Kurwa, ile wlezie. A masz jakiś rekord swój? Nie wiem, ale tak na oko tak 20 będzie chyba. Ojej, no to całkiem nieźle naprawdę. A miesięcznie, jaki jest twój zarobek miesięczny? Wiesz co, w tym momencie jest kurczę straszna kicha, nie? Ale tak na oko, na ogół... To jest tak 15-20 tysięcy spokojnie.
15-20 tysięcy. Czyli okazuje się, że zawód prostytutki jest bardzo dobrze opłacalnym zawodem. Proste. Ja czymś bym tego nie robiła, nie? A Livia, proszę. Dobra imprezka to jedna, kasa to drugie. No, zgadza się. A to się daje ci to przyjemność? To fajne jest? Czy... Tak? Proste, ja nie chodzę z każdym klientem. No właśnie, każdym a z jakim... brzydzić, wiesz? Z jakimi chodzisz, z jakimi nie chodzisz? Nie pójdę, kurwa, z klientem, który mnie brzydzi. Aha. Nie mogę, kurwa. Są klienci, którzy, wiesz, kurwa, po prostu nie mogę. Może ktoś śmiedzić, ale jak ma kasę, to do kasy mnie za bardzo wierzę. Ale kurwa, macie jak skurwy syn jebany, kurwa, mnie brzydzi czymś, zajebiście, to nie pójdę, bo nie mogę, bo zbełtam się na gościa. Raz się zbełtałam praktycznie na gościa, także ojej. Więcej nie popełnię, kurwa, tego błędu. Ojej, no to naprawdę. No. Słuchaj, no, a powiedz mi, panowie to są w jakim wieku najczęściej? Starsi jednak? Kurwa, macie od 18, nie no, dobra, 17 miałam najmłodszego. Mhm. Tak, kurczę, do, słuchaj, 65, czy coś takiego. Mhm. Tak na oko. A słuchaj... To jest, nigdy nie ma reguły, nie że młodzi nie chodzą. Młodzi, kurwa, chodzą dopiero dupą jak króliczki. Czyli jednak to jest takie trochę wypieranie się gdzieś tam. No to jest pierdolenie, oszopanie, kuźwa mać. Przynajmniej, kuźwa, wiedzą, że są pewni, że się niczym, kurwa, nie zarażą i że jak pójdą się, kurwa, pierdolić po kiblach, kuźwa mać, wiesz, w dyskotece z jakąś pierwszą lepszą zdzirą, której postawią parę dzieńków. Tutaj mają pewniaka i tu mają mózg, wiesz, tu mają mózg pod czaszką, a nie właśnie ci, kurwa, niedojebani, co myślą, że, kurwa, chujem zdobędą, kurwa, sławę w mieście, kurwa, macz. I Hifa też. A Oliwia, powiedz mi, jakieś, czy są jakieś takie nietypowe żądania, albo takie, albo rzeczy, o którą cię poproszono, a czego ty nie zrobiłaś? Jednak, czy wszystko robisz? Tak, nie, nigdy nie pójdę na seks bez gumy. Aha. Nigdy, za skurwysyna pana. Za bardzo kocham życie, jestem za bardzo porąbana do tego, żeby właśnie, kurwa, pójść na seks bez gumy. Mhm. Jeszcze myślę, że nie wiem, jak była spita, kurwa, zaćpana, nie wiem, wszystko mogę być. Wszystko mogą mi sypać. Nigdy w życiu się na to nie zgodę. Musiałabym być całkiem nieprzytomna. Mhm. Tak, to... Jakie było drugie pytanie? Czy coś, co zaproponował ci klient, zupełnie ci nie pasowało i powiedziałeś, że nie? Czy czegoś odmówiłaś kiedyś facetowi? Nie, ja lubię próbować wszystkiego, tylko odmówiłam w sumie jedynie analu. Bo wiesz co, po to mam, kurwa, dziurę w cipie, żeby mnie ktoś, kurczę, rżnął w cipę, a nie, kurwa, w dupę. Mm-hmm. I tego, kurwa, po prostu nie dzierżę, po prostu tego nie dzierżę. Mm-hmm. Ale jest, kurczę, takie jakieś słyszenia typu, kurczę, sikanie na klienta, czy coś w tym stylu, to już przerabiane, kurczę, i to sławy, kurczę, Polski, także wiesz. Mm-hmm. Rozumiem. Czyli bez pruderyjna jesteś bez żadnych granic. Nie będę, wiesz, kurwa, zgrywała aniołka, bo nim nie jestem. A takich dzisiaj, kurwa, właśnie nienawidzę najbardziej. Mm. Które są aniołkami w dzień, a kurwa w nocy drą laskę, kurwa, mać bez gumy, wiesz, po prostu z przyjemności. Kurwa, ja za to biorę dobrą kasę. I kurwa, przynajmniej nie zgrywam aniołka. Jestem suką, to jestem, kurwa, pozamiatane. A słuchaj, a powiedz mi, czy w ogóle w waszym środowisku jest konkurencja jakaś, czy wszyscy się lubicie i nie ma żadnych problemów? Wiesz, ja ci powiem tak. Ja mam akurat zajebiste koleżanki z pracy. Mhm. Ale to jest jeden taki klub tylko w Rzeszowie. Bo normalnie, kurwa, dupy napierdalają na siebie, potrafią sobie, kurwa, krzyki, nie? Tak dosłownie oczy wydrapać nawzajem. Ale to jest jeden taki klub tylko na Podkarpaciu. Rozumiem. Dobrze, Oliwia, tak. I ostatnie pytanie. Czy planujesz, jak długo planujesz to robić? Czy będzie, kiedy powiesz kiedyś stop, kiedy zdobędziesz jakąś tam kasę, czy to już jest sposób na życie twój? Wiesz co, ja jeszcze chyba jestem z tych, kurczę, debili, co myślą, kurczę, że jednak coś osiągnął, wiesz? Mm-hmm. I chcę skończyć studia, tylko najpierw muszę na nie zarobić, wiesz? Mm-hmm. A ja mam dużo, kurczę, dużo kasy mam do wyjebania jeszcze. Rozumiem. Także najpierw muszę na to wszystko zarobić. A potem powiesz stop. Tak, potem, tak, stop. Wiesz, imprezka imprezką, ale wszystko ma swoje granice. Nie mam swój cel życiowy, który, wiesz, tam sobie kiedyś wymyśliłam, kurczę, jakąś tam piękną historyjkę i mam zamiar, wiesz, po niej podążać jednak. Kurczę, a Oliwia, masz chłopaka? Masz chłopaka? No nie, no to jeszcze na mózg nie upadłam, potem już rzucę na dupę. Okej. Okay. Kurwa łaził, wiesz, lamentował jakieś, nie mam czasu, zazdrosny jestem, co ty w ogóle robisz, gdzie ty chodzisz? Kurwa mać, już nie mam, stary, jestem stary, taką zdzirą, żebyś, kurwa, masz normalnie zemdlał. Rozumiem. No dobrze, Oliwia, to ja w takim razie życzę ci spełnienia tego marzenia. Obyś skończyła studia i oby ci się wiodło.
Dzięki wielkie za, nie, dzięki. Za rozmowę. Nie dziękuj, tak, nie dziękuj. Dzięki za rozmowę. Dobra, nigdy nie dawajcie dupy za kasę laski. To się nie opyla. Nie, 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 nie opyla się. 15-20 tysięcy miesięcznie, nie opyla się. Nie opyla się, bo kurczę, w życiu nie będziesz miała tak spranego beretu, jak w zawodzie prostytutki. Tak, parę, ale kurwa, właśnie. Przykrych akcji. Żeby nie wiem, jak był dobry klub. Miałaś przykre sytuacje? Miałam. A mówisz ale o tym? Ale myślałam, że to były moje, że to już moje ostatnie. Ale nic się nie wydarzyło, nie stało. No nie, ale wiesz, ale bo to byłam ja, jestem przecież hardcore. Ale kurczę, jakby to była każda inna dupa z naszego lokalu, to by nie skończyłoby się na tym. Tym bardziej, że dzięki mojej koleżance raz wyszłam z pokoju. Tylko i wyłącznie. Bo koleżowie odpierdoliło nagle i zaczął rzucać po ścianach, bo sobie ja miałam jeszcze też perułkę. On w ogóle za te włosy miała, za tą perułką mnie umiotał, kurwa, wiesz. No to nie fajnie, to nie kurwa, fajnie. Kurwa, synu wyjebany, no. No to oby takich sytuacji nie było. Tego ci życzę, Oliwia, też. No. I oby były czwarte szpice z podeszwa. Dobra, czekaj, okej. Okay. To wielkie dzięki, Oliwia, trzymaj się ciepło. Dobra, pozdrawiam wszystkie, jeżeli mogę, to pozdrawiam wszystkie dziwki, które się szanują, a zwłaszcza moją ukochaną Basię, Karinę i Sylwię i cały Prince Motel Rzeszów. Pozdrowienia przekazane. Dzięki wielkie. Dzięki. Pa, pa. Trzymaj się, pozdro, pa. O, rady maskie. Dobrze, dobrze, słuchajcie, teraz będzie muzyka. A ja proszę oczywiście o komentarze tej rozmowy, tej dyskusji. 622-2626, kierunkowe do Warszawy 022. gadugadumałparadiostacja.pl. Słucham? Ale dobra, słuchaj, gościu. Powiedz mi, kiedy będzie kasa? Co? Słuchaj, kiedy będzie kasa? Umawialiśmy się chyba. O ja, ale hardcore. Słuchaj, gościu, teraz już nie ma żartów. Jutro ma być kasa o 12 na dworcu, słyszysz? Chyba nie chcesz, żebym w to twoją rodzinę wkręcił. Co? Chyba nie chcesz, żebym w to twoją rodzinę kręcił. Chyba nie. No to jutro ma być kasa, słyszysz? Ta. Będzie kasa? Nie, ale tak serio, tak to mówi? Słuchaj, nie będzie kasy, będzie takie mando, że cię stara nie pozna. Słyszysz? Słyszę. Tak, słyszysz? Triak. Jutro będziesz? Odliczone ma być. Dobra, na razie, cześć. Odliczone, cześć. Słyszysz? Halo. Ale debil. No ja słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego jest brak dostawy na Rębiszewie, prądu, gmina Kołaki? Rębiszewo? No. A tam idzie modernizacja linii średniego napięcia, o 17 będzie. O której? O 17. Panie, ale to kurwa niepoważnie. Zgodnie z ogłoszeniem w prasie. Ale co to mnie obchodzi? No tak pana nie obchodzi, to po co pan dzwoni? No ale kurwa po co, to krowie jak ja wytłumaczę? Bydło stoi na aparatach, na wszystkim, jak ja nie kurwa widzę. I wody nie ma, ni nic nie ma, to do 18? Po to, proszę pana, uprzedzamy, żeby się przygotować na to... Ale to co, ja się do hidroforni wstawię? Agregat prądotwórczy? Jak można tyle przerwy robić? 4-5 godzin, ale nie więcej, kurwa. Ludzie, czy was pogięło? Jak pan ma jakieś zastrzeżenie, to kierownik będzie, pan się poskarży. Ja tylko panu mówię... Numer do kierownika, proszę i nazwisko. Ten sam, co w tej chwili. Proszę? Ten sam, co w tej chwili, tylko no. 7 do 15 pracuje. No kurwa, on do 15, aby go napierdalej wyjebał stacji niepaszowej, nie rozwali. To ja im kurwa wytłumaczę, że jest w ogłoszeniu w prasie. To jest kurwa pojebane, ile tego trwać będzie? Jak pan chce, no. Tak, no. Będzie przez 3 dni. Ile? Przez 3 dni. No to ja kurwa, ja sobie tu wojewody na zarządzie to pogadam. Czy 3 dni można kurwa przerwy zrobić na dzisiaj na gospodarkach? Czy to jest kurwa osioł ktoś? No i pojebany człowiek jest. Można, zgodnie z przepisami wszystko. To jest przepis, taki jest umowa na to? Jest. Ze mną? Jest. Nie ma takiej umowy. Konserwacja to jest w godzinach pracy, kurwa, ale nie do 17. No jebało ich, kurwa, no co ja mam teraz w obozie powiedzieć im? Pan nie klinie, bo ja strasznie nie lubię, jak to klinie. No to co pan, kurwa, jakiś świętojebliwy, że się boisz? Ja do kościoła chodzę. No to przyjdź, kurwa, na podwórko, to raczej wiązarkę pośle lepszą. Ja nie potrzebuję pana no. Słuchać, proszę pana. No to rzuć słuchawko, tylko nazwisko daj swoje, gościu. Pan zgadza na języku, bo będzie pan tak klął. Jak nazwisko pana się pytam? A po co pan pana? Po co się robi i pod pachami czasem? No to do widzenia. No, to wypierdalaj, chamie. Ty taki sam.
Ja chciałem taką sprawę. Ksiądz biskup Pieronek wyraził się ojcu Rydzyku, że to jest niepoprawny człowiek. Co ksiądz na to? Że wejdzie do pokoju, ksiądz biskup mu zwraca uwagę, on wyjdzie i robi to samo. No trudno mi panu powiedzieć, gdyż ani ja nie słyszałem tej wypowiedzi, ani ja... To było w telewizji, oficjalnie. Ale przykro mi, no niestety ja tego programu, o którym pan mówi i tej wypowiedzi w telewizji nie widziałem. Ani nie usłyszałem, nie słyszałem, nie uczestniczyłem w rozmowach między... Ale to jest oficjalne. No, ksiądz biskup Pieronek wyraził się o człowieku, który jest dyrektorem Radia Maria. Proszę pana, ja raz jeszcze panu mówię, że ja tego nie widziałem, tego nie słyszałem. I to jest prawda, święta prawda. I poza tym, niech mi ksiądz wytłumaczy. Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej, tak? Tak, słucham? Halo? Słucham pana. Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej, tak? Pana. Halo? Słucham pana i cały czas bardzo uważnie pana słucham. I trudno mi zrozumieć problem pana w tym przypadku. Ale proszę mi odpowiedzieć. Odpowiedziałem panu. Ale w Radiu Maryja często są ataki na Żydów. Więc jak mogą być ataki na Żydów, jeśli Jezus Chrystus jest narodowości żydowskiej? To jest mi, proszę mi tłumaczyć. O co tu chodzi? Proszę pana, jeżeli ktoś atakuje kogoś, to na pewno nie Radio Maryja, a że każdy z nas ma swoją opinię i ma prawo do odbioru świata takim, jak go widzi, na miarę swoich możliwości. A jak można atakować Żydów, jeśli Jezus Chrystus jest Żydem? Ja się nie spotkałem z takimi atakami. No jak to? No przecież bez przerwy się atakuje Żydów w Radio Maryja. No ja tego nie słyszałem, przykro mi. No proszę księdza. Proszę księdza, no i ksiądz będzie bezstronny. Choć raz. No trudno mi tutaj z panem rozmawiać i dyskutować na ten temat, gdyż widzę, że zbyt dużo nas dzieli. Ale jak można dzielić? Nic nas nie dzieli, tylko proszę być bezstronnym. Ja bardzo proszę księdza, żeby ksiądz był bezstronny. Ja też pana o to samo proszę. Myślę, że... Jeśli jako ksiądz powinien ksiądz być bezstronny. Więc takim staram się być, a pan? Ja panie też Zbigniewie? Staram się być bezstronny, dlatego się pytam. No jak więc... można atakować Żydów, jeśli katolicy wyznają Jezusa Chrystusa, Maryję, która była Żydówką, jak można atakować Żydów? No jak? No w jaki sposób? No proszę mi wytłumaczyć. Proszę logicznie. Pana, proszę pana... Ja ksiądza bardzo proszę, bardzo grzecznie. No to ja też panu bardzo grzecznie odpowiadam. No proszę mi to wytłumaczyć. Logicznie. No proszę bardzo. Proszę pana. Wszyscy się doskonale rozumiemy i po pierwsze, jeżeli pan zauważa takie ataki, bardzo proszę konkretnie powiedzieć kiedy, co, jak, gdzie, przysyłając na adres Radia Maryja odpowiedni list. Wtedy będziemy mieli podstawę do takiego, do takiej dyskusji. Ale proszę i do takiego. Proszę pana, odpowiadam panu. Odpowiadam panu. Dlatego też dziękuję panu za telefon. Dziękuję. Dzień dobry, jestem Stefan. Chciałbym wkręcić syna Damiana. On się stara o przyjęcie do Straży Granicznej. Chciałbym, żebyście jemu przeprowadzili wstępne szkolenie. Zlecenie przyjęte. Dzień dobry. Dzień dobry. Pułkownik Jerzy Ślam, Straż Graniczna. Rozmawiam z Damianem. Tak, tak, to ja. Mamy wniosek konkretnie o to, że chciał pan przystąpić do Straży Granicznej. Mhm. Wstępnego szkolenia nie było, jak zakładam. Nie było. Nie było. Dobrze, to zacznijmy już teraz właśnie wstępne szkolenie. Orientuje się pan w topografii terenu? Mniej więcej tak. Dobrze. Proszę wziąć ciepłe ciuchy, a przy okazji telefon komórkowy. Za 5 minut jest pan na dole i dalej pana pokierujemy, co robimy. Tak, są? 5 minut minęło. Gdzie pan jest? Jestem pod blokiem. Do pierwszego kościoła proszę dobiec w jak najszybszym czasie. Ile mam panu dać czasu? 4 minuty. Ma pan 3,5 minuty, zaraz dzwonię. Dziękuję. No jestem pod kościołem. Jakim kościołem? Najświętszej Maryi Panny. Dobrze. Teraz będzie pan biegł razem z nami. Pokierujemy pana topografię miasta pan kojarzy. No dobrze, a gdzie jesteście? Najpierw biegniemy prosto, później pierwsza uliczka w lewo. Gdzie pan jest? Właśnie mijam kościół, dochodzę do uliczki, skręcam w lewo.
Przy okazji, 62 minus 32. 62 minus 32, 30. Błąd. Imię matki? Danuta. Imię ojca? Stefan. Po co pan się stara do Straży Granicznej? Ponieważ chcę służyć tam. W jakim celu? Aby strzec granicy państwowej RP. Godna postawa obywatela, pochwalam. Teraz w prawo? Tak, teraz w prawo. Co pan widzi przed sobą? Renault Megane, coupé czarny i Lublin żółty służby drogowej. Niech pan zgadnie, w którym samochodzie jesteśmy. No właśnie rozglądam się. Pytałem, niech pan zgadnie. Stawiam na Lublina. Błąd. Nie ma nas tam w ogóle. Biegniemy dalej. Proszę teraz szybko biec do domu. Do domu? Tak, z powrotem do domu. Ma pan jeszcze siłę? Mam. To niech pan szybko biegnie do domu, może pan się jeszcze w radiu usłyszy, bo ja dzwonię z Radia Złote Przeboje i to jest żart. Aha. Super, fajna zabawa. No pewnie, że fajnie.